Słuchasz Weszło FM. Moi drodzy, wybiła godzina 21:17. Po stanie mundialu rozpoczynamy rozmowy na temat tajemnych sił, światów alternatywnych, teorii spiskowych i szeroko pojmowanej fantazy. Z nami w studiu jest redaktor naczelny dwumiesięcznika fantastycznego Fantom, Adam Podlewski. Witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. I Hubert Olkowski, pisarz i moderator grupy Jak będzie w Konwordzie. Witam. Panowie, cieszymy się bardzo, że dołączyliście do nas i że będziemy mogli w końcu w takiej mocno luźnej konwencji porozmawiać o rzeczach, które nas trapią. Które nas trapią, które niektórzy cały czas drapią się za uchem i nie wiedzą, co to wszystko się dzieje. Powiedzcie nam, od czego się zaczęło, bo to będzie takim, myślę, punktem wyjścia, żeby porozmawiać o tym wszystkim, a już słyszę, że chyba w podkładzie mamy Archiwum X. Hymn. No, Archiwum X nie da się pominąć. Zwłaszcza jak się urodziło gdzieś tak w latach 80., dorastało się i otrzymało tą pierwszą edukację nerdowską jakoś na początku lat 90. W moim przypadku chyba za wcześnie, gdyż niektóre te odcinki z Archiwum X, zwłaszcza o tych muszkach pożerających ludzi żywcem, to jedno z traumatycznych przeżyć mojego dzieciństwa, zwłaszcza że jak to leciało, byłem na jakimś zimowisku i wtedy prąd wysiadł. I generalnie to była jedna z bardziej emocjonujących nocy, które miałem w życiu, bo tak wiadomo, że w ciemności czają się te robale i nagle nie ma prądu, wszyscy przyświetcze się tłoczą. Ale tak, nie da się ukryć, że Archiwum X, czyli serial, który być może był puszczany przez teraz już 12 sezonów, przez ponad dekadę, licząc te nowe jakby próby wskrzeszenia tego fenomenu, ale zwłaszcza powiedzmy pierwsze pięć serii, które przypadają na początek i środek lat 90. To jest z jednej strony jakby dojrzały fenomen takiego pozytywnego szurostwa w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony przeszczepienie i zarówno tej manii szukania kosmitów, jak i ogólnie dziwnych zjawisk paranormalnych na nasz polski grunt. I to akurat jakoś się zbiegło z moim dojrzewaniem, z moim oglądaniem dziwnych rzeczy, z moim nerdostwem. No i nie da się ukryć, że ten serial bardzo wpłynął na, bardzo skrzywił moją psychikę w kierunku, w którym podąża ona do dzisiaj. Hubert, jak u ciebie było? Znaczy, to bardzo dobre pytanie, ponieważ ja akurat dorastałem na początku lat 2000, jestem z lat 90., więc to są bardziej faceci w czerni i te wszystkie fantastyczne robale, które gdzieś zrzucają swoje skóry i okazuje się, że bardzo miły pan z poczty, czy bardzo miły pan z chińskiego jedzenia, to jest jednak robal z bardzo dużą ilością kończyn i bardzo dziwnymi oczami. Co było niepokojące. Pamiętam, że w którymś z tych filmów właśnie wsysało manekin, który udawał kierowcę do środka Mercedesa. Mm-hmm. I to też nie był dobry widok, który potem pozwolił mi zasnąć. Ale ogólnie bardzo duże znaczenie mają książki. Ja pamiętam, że jako że byłem malutkim, pulchnym nerdem, to zaczytywałem się w książkach na przerwach. I Juliusz Verne i cała reszta fantastyki, też początki polskiej fantastyki, gdzieś znaleziony na strychu Rafał Ziemkiewicz, mojego ojca, i jego fantastyka cybernetyczna, której do końca wtedy nie rozumiałem, teraz zupełnie inaczej do niej podszedłem. Pieprzona Laska Teryniarza, bardzo polecam książkę. To nie było przekleństwo, to była część tytułu, dodajmy. Tak, tak. Ale tutaj u nas to może się wymknąć. To po prostu bardzo dobra książka. To gdzieś zaowocowało, że zacząłem dowiadywać się coraz więcej. Pamiętam, że dostałem komputer, zacząłem grać w gry, też w Bioshocka. I jedna z... No, wtedy byłem w gimnazjum, to był straszny przełom dla mnie. Cały świat stworzony gdzieś, widziany z perspektywy pierwszej osoby, człowieka, który chodzi po zatopionym podwodnym mieście, które gdzieś tam na granicy wzroku są koszmarne postaci i to wszystko jest ukryte przed ludzkim wzrokiem, no bo to jest na dnie Atlantyku, gdzieś blisko Islandii. To miało wszystko duże znaczenie. Panowie, powiedzmy to o tej polskiej scenie fantasy, bo to na pewno interesuje naszych słuchaczy. Jak ona się objawia? Rozmawialiśmy tutaj off the record przed audycją, że są i teorie spiskowe, i historie związane ze światami alternatywnymi. Mówiliśmy też o reptilianach, mówiliśmy o tych szaleństwach Tolkiena, również o światach, które stworzył. Rozmawialiśmy o Harrym Potterze. Co możecie powiedzieć, jak to wygląda na naszym podwórku? Może najpierw uporządkujmy terminologię. Przepraszam, ja tu jestem najnudniejszy.
najsłynniejszym człowiekiem, bo jestem doktorem nauk humanistycznych, więc tak się tutaj brudkę sobie metodologicznie płaszczę. Podejdźmy. Tak. Dodajmy. Żebyśmy nie mieszali terminów. No, fantastyka to jest nawet nie tyle podgatunek, co szeroko rozumiana stylistyka, w której wchodzi no, bardzo wiele takich mniejszych podgatunków. Jednym z nich jest fantasy, czyli właśnie te lochy, smoki, elfy, Tolkieny i inne rzeczy. To jest bardzo zróżnicowane w sobie. No, drugą taką nóżką to jest właśnie science fiction, też gatunek, podgatunek, który się dzieli na bardzo wiele jeszcze pomniejszych grup. No to są audycje. Oraz horror, trzecia nóżka, to akurat tak mi metafora bardzo w dobrym kierunku poszła. No czyli te wszystkie rzeczy niby straszne, niesamowite i tak dalej, a poza tym jest dużo takiego dziwnych rzeczy, takiego dziwnego pogranicza właśnie w stylu historii alternatywnych, czy teorii spiskowych, czasami tworzonych zupełnie świadomie przez no, twórców, pisarzy, scenarzystów, którzy chcą mieć fajną, interesującą historię, jak na przykład w przypadku Chrisa Cartera, czyli twórcy z Archive Mix, albo ludzi w mniejszym lub większym stopniu wierzącym w te dziwne rzeczy, to też właśnie snucie tych teorii spiskowych z przekąsem, to jest taka dość wciągająca aktywność, która zaczyna się od niewinnego właśnie czytania o właśnie, że to haha, jak to głupi ludzie myślą, że Barack Obama jest jaszczurką w środku, no a kończy się na wycieczkach na biegun południowy w poszukiwaniu zaginionych baz Hitlera, albo i samego Hitlera, więc to wciąga jak chodzenie po bagnie, trzeba bardzo uważać, żeby nie wejść zbyt głęboko, ale pewnie jeszcze wejdziemy w tej audycji. No pewnie tak, ja bym tak chciał. Od czego możemy zacząć? Z tego, co wymieniłeś, bo wszystkie te tematy wyglądają pasjonująco. Zacznijmy już tak, że jesteśmy już po kolana w tym bagnie. Tak, może... Zacznijmy od historii. Tak, wiem, jestem nudnym historykiem, ale takie rzeczy były zawsze. Tylko po prostu, ponieważ rozumiemy najlepiej nasze pokolenie popkultury i może poprzednie, to wydaje nam się, że tego typu rzeczy są jakąś nowością, że one powstały z nowymi mediami, z internetem, z powszechnie dostępnymi filmami, serialami, a tak nie było. Bardzo dużo takiego fajnego, spiskowego szurostwa to jest po prostu przetworzenie bardzo starych teorii okultystyczno parapsychologicznych, religijnych, no wszystko gdzieś tam, praktycznie wszystko, tak jak ten Schmidt mówił, że każda świecka teoria polityczna to po prostu zaświadczone pojęcie teologiczne, tak chyba każda fajna teoria spiskowa to jakoś tak zeświadczona pochodna jakiejś herezji zwykle chrześcijańskiej, ale niekoniecznie. No zwłaszcza przynajmniej my znamy, jeszcze w miarę rozumiemy ten cały klimat tego okultyzmu drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku i w tym ruchu bardzo różni ludzie dokładali swoje cegiełki. No na przykład Arthur Conan Doyle, czyli autor Agatha Sherlocka. No trochę później też, ale właśnie Arthur Conan Doyle tak się nam wydaje, że taki ścisły umysł tworzący zagadki detektywistyczne, które z matematyczną dokładnością się odtwarza. No a on wierzył w dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne rzeczy, nawet jak na jego czasy dziwne rzeczy i nie był jedyny. I później nam się wydaje, że bardzo normalni, bardzo fajni, bardzo racjonalni autorzy, no oni siedzieli nad różnymi lusterkami i z różdżkami w dziwnych miejscach, więc już może nie wchodźmy w szczegóły, ale fajne rzeczy, no na przykład teraz jest ta popularność też dzięki filmowi Iron Sky i memom internetowym, ten motyw UFO / Hitler na Księżycu / naziści na biegunie północnym, to się jakoś wiąże z jaszczurami, no ale to wszystko jakieś bardzo mocne przetworzenie właśnie koncepcji związanych z wydrążoną ziemią, z tak zwanym królestwem albo miastem Agarty, ale tutaj może nie będę zabierał chleba Hubertowi, który w tej chwili pisze właśnie powieść związaną z podróżą do wnętrza wydrążonej ziemi, więc on może tak, powie kilka słów na ten temat. Szukasz nazistów, tak? W głębi ziemi? Nie. Ja szukam tajnej broni, która pomoże w jakiś sposób zmienić sytuację na świecie, a ponieważ to jest tuż przed pierwszą wojną światową i to są polscy emigranci gdzieś rozsiani po całym świecie, którzy tworzą taką całkiem sympatyczną drużynę. Siatkę taką? Tak, to może nie będę więcej zdradzał co do fabuły, ale może powiem o powodach, które spowodowały. Bo powiedz jeszcze o tej koncepcji, z tym, co jest w środku ziemi, bo to ta koncepcja nie wzięła się wczoraj. Nie, to jest indyjska koncepcja, która mówi o tym, że gdzieś istnieje jakby wymarzone królestwo i
To królestwo było na początku lokowane gdzieś w Tybecie, ale potem ludzie doszli do wniosku, że ono nie może być na ziemi, bo zostałoby znalezione, więc jest gdzieś w środku ziemi, w jakiejś grocie albo we wnętrzu ziemi. I jeśli założymy, że ziemia jest pusta w środku, to mamy drugą jakby warstwę, na której możemy zbudować cywilizację. I ta cywilizacja jest, no ponieważ jest ukryta i nie chce się nam pokazać, no to z założenia musi być dużo bardziej zaawansowana. No, możemy to połączyć z jakimiś indyjskimi wcześniejszymi mitami, tymi jakby płaskorzeźbiami na świątyniach, gdzie ludzie dopatrują się statków kosmicznych, które kiedyś przyleciały do Hindusów i dały im tajną broń, której w sumie do tej pory nie mają, ale ludzie doszukują się takich rzeczy. No i możemy dojść do tego, że jest ziemia pusta w środku, jest tam królestwo Agarty. I teraz to królestwo w XIX wieku bardzo mocno rozpalało wyobraźnię różnych ludzi, w tym polskiego podróżnika Ferdynanda Osandowskiego, który był Polakiem urodzonym w zaborze rosyjskim, urzędnikiem carskim, potem podróżnikiem, zagorzałym antykomunistą, ale on gdzieś w Mongolii spotkał mnicha, który mu troszkę opowiedział o podziemnym królestwie, ale tak dużo, że aż sam w to uwierzył i przez kilka lat szukał tego miejsca. Nie znalazł go, co jest oczywiste, natomiast powstały są jego dzienniki i to jest jedno ze źródeł, którym właśnie posiłkuję się przy mojej historii. No, co możemy znaleźć we wnętrzu ziemi? Iron Sky, właśnie, czym ma być ten świat idealny? No, prawdopodobnie opierając się na tych przekazach, które są przekazami od przekazów mistyków, no możemy uznać, że są tam istoty, które posiadają władzę absolutną, które są w stanie komunikować się myślami, które przybrały jakąś formę doskonałej energii. Tak naprawdę wszystko to, czego nie mamy, a czym bardzo chcieliśmy być, czyli jakby trochę to, co daje nam religia, wiara w lepsze jutro, to też przekłada się na teorie spiskowe, że gdzieś, znaczy te pozytywne, że gdzieś jest jakieś wymarzone królestwo, do którego my nie mamy jeszcze dostępu, ale którego bardzo szukamy, które da nam moc i wcale nie będziemy tacy beznadziejni, jak nam się wydaje, że jesteśmy. Czyli to jest tak trochę jakby, że w gonieniu króliczka, że w gonieniu króliczka najlepsze jest gonienie tego króliczka, tak? Tak, tak. Szukanie tych wszystkich poszlak. A nawet bardziej. To ja to się wetnę nieco w słowo Hubertowi, bo to jest też taki mój konik, nie tylko jako komentatora, twórcy fantastyki, ale także jako historyka, którym właściwie z wykształcenia jestem. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli spojrzę tak na dzieje, to twórcy i zwolennicy teorii spiskowej to są ostatnie żyjące i żwawo sobie radzące dzieci oświecenia. Znaczy, ostatni ludzie, którzy wierzą w jakiś sens. Znaczy, od zawsze tradycyjnie historia była jakoś sensowna w taki sakralny sposób. Był gdzieś tam boski logos jakoś tam nadzorujący dzieje. No ale to ludziom przeszło. Później stworzyli taką intelektualną protezę właśnie w epoce oświecenia, jakiejś racjonalnego, powolnego wzrostu, no ale no, jakoś się ludziom gdzieś tam w XIX, XX wieku przestało wydawać, że taki sens można znaleźć i stwierdzili, że no, światem nie rządzi nikt, to jest jakiś taki chaos, jakaś taka dziwaczna magma, która pędzi w niewiadomym kierunku, a ludzie, którzy wierzą, że ktoś rządzi tym światem, że to jest albo kabała Żydów, albo że to są jaszczury z kosmosu, oni mimo wszystko, no właśnie, przepraszam, że jest jakiś nowy porządek świata. Nasi słuchacze właśnie też zadają pytania. Tak, o grupę Bilderberga też tutaj padło. Tak, to jest nowy porządek. Bilderberg. Nowy porządek świata, gdzieś właśnie istnieje jakieś zgrupowanie najpotężniejszych osób na Ziemi, prezydentów, miliarderów, tak, szare eminencje, które zbierają się raz do roku i zdejmują maski, tak, wszyscy są jaszczurami. Wszyscy zdejmują te swoje ludzkie kostiumy, dają sobie odpocząć i właśnie mówią, co się stanie w następnym roku. Nie wiadomo, czy to jest jakiś eksperyment, czy po prostu czerpią z tego jakąś satysfakcję, bo dlaczego miałyby to robić? No ale tak robią, w jakiś sposób sterują tą ziemią. To jest, oczywiście to jest bardzo, bardzo popularne, no ale jeśli my wiemy, że oni istnieją i oni nic z tym nie robią, to pytanie, dlaczego nic z tym nie robią? Czy pozwalają nam o tym myśleć, czy też, bo są tak pewni siebie, czy też... A czy to nie jest tak trochę, że wymyślamy sobie jakieś takie niestworzone, niesamowite historie, takie no, niewyobrażalne wręcz i za wszelką cenę chcemy uwierzyć, że tak jak jest, mówisz, z tym tą wędrówką we wnętrze ziemi, jest to, że chcemy zobaczyć, że jest tak, jak sobie to wszystko wymyślamy.
wymyślił. Wymyślił, tak? No bo wiemy, że wiemy już, mnóstwo było różnych inscenizacji reptilian czy obcych i oni wyglądają tak, jak ktoś sobie w jakim w pewnym momencie sobie wymyślił, że oni mają wyglądać. A tak naprawdę... Choć reptilianie to bardzo stary koncept. On jest już dojrzały w takiej powieści wydanej w 1871 roku, która się... Boże, nazywa... wszyscy na nią mówią, że tytuł brzmi Vril, ale The Coming Race. Z angielska powieść takiego bardzo nudnego autora, który pisał obyczajowe sztuki, a tuż przed śmiercią napisał dziwną historię o podróży do wnętrza Ziemi, gdzie cyberfeministki prowadzą wojnę z jaszczurami władającymi pradawną magią i jakby czytelnicy nie docenili. Nie byli gotowi na nadejście właśnie. To się potem gdzieś w Riku i Mortim przewija, bo tam też mają takie. Tak, a zwłaszcza ten Vril, czy jakaś dziwna substancja, które wcierają w sobie te cyberfeministki, potem stała się symbolem na UFO produkowane przez Trzecią Rzeszę. Tak. Jakim cudem wnętrze Ziemi, jaszczury, nie mam pojęcia, ale to wszystko się tak wiąże, przeplata i to jest piękne. Znaczy, przynajmniej my jako twórcy i też konsumenci fantastyki, my po prostu tym żyjemy. Znaczy, nie robimy tych wycieczek na biegun północnych, tylko szukając Hitlera, ale... łopatę i do swojego ogródka przerzucamy, tak, co tak, najciekawsze. Tak, przeszukamy i próbujemy coś z tego urwać, próbujemy to jakoś przerobić na nasze... ja próbuję teraz wydać takie opowiadanko, gdzie... No bo wiadomo, w Roswell to byli kosmici, ale rząd to zatuszował na wypadek balonu meteorologicznego. W mojej wizji nie jest tak, bo w mojej wizji to były małpy wysyłane w stratosferę w balonach, opętane przez szatana i to dopiero trzeba było zatuszować i to trzeba było zatuszować kosmitami. To jest bardzo dobre. Więc, znaczy, mamy do dyspozycji bardzo wiele takich tropów, które, ponieważ już tak na starcie są dość absurdalne, tak pomieszamy kilka, to nikt nie zauważy. Znaczy, to jest jeszcze lepsze, jeszcze fajniejsze, ten awesome faktor wzrasta przy mieszaniu naprawdę bardzo różnych inspiracji, bardzo różnych tradycji i z tego żyjemy. Możemy się bawić też Księżycem, tym, że nigdy nie byliśmy na Księżycu, tym, że Rosjanie tak naprawdę byli jako pierwsi na Księżycu, tym, że Rosjanie jako pierwsi wysłali ludzi w kosmos, tylko na przykład pierwsze starty przed Gagarinem wcale nie były takie udane i ci ludzie gdzieś tam spłonęli w atmosferze, jak wracali. Podobno ludzie słyszeli gdzieś kiedyś w radiu jakieś krzyki po rosyjsku, że palę się, jest mi gorąco. Tak, to jest taka też znana teoria, gdzie jakiś radiotelegrafiści podsłuchali takie dziwne rozmowy, coś tam właśnie o płonięciu. No może coś tam podsłuchali, ale jedna z teorii to było, że słuchali pierwszych seks rozmów nadawanych w języku, których nie rozumieli i to wzmianki o płonięciu nie należało traktować tak zupełnie dosłownie. Najgorsze jest to, kiedy fakty w jakiś sposób potwierdzają nasze teorie spiskowe, kiedy na przykład weźmiemy sobie taką Antarktydę i tam jest taki obszar nazwany Nową Szwabią. To jest, on tak naprawdę należał bodajże do duńskiego rządu, jeśli się nie mylę, to był Ziemia Królowej Maud, i na której Niemcy przed II wojną światową wysłali sobie ekspedycję 50 ludzi, statek, hydroplan, i potem oficjalna wersja jest taka, że chcieli sobie zrobić tam bazę do zaopatrywania swoich ubotów, które krążyły gdzieś w okolicach, więc musieli mieć bazę przeładunkową z prowiantem, z ropą. No ale druga teoria mówi, że tam jest wejście do wnętrza Ziemi, że tam jest jakaś wielka cywilizacja, która jest olbrzymi, tak naprawdę to wcale nie jest biały ląd, tylko tam są jakieś olbrzymie połacie pokryte zieloną trawą. I tam jest... Notabene to już jest fajnie opisane przez Edgar Allan Poe w opowiadaniu z 1831 roku, więc nic nowego pod słońcem. Ale osobami, które są w to związane, jest admirał Byrd, amerykański wojskowy, który właśnie on raportował o tym zielonym obszarze na Antarktydzie. On rzekomo przeleciał nad Antarktydą jeszcze właśnie przed II wojną światową balonem i chyba samolotem jako pierwszy człowiek i opowiadał o wielkich obszarach zieleni. No i potem tam jakby teorie spiskowe w sposób naturalny się rozwinęły, tak? Tak, że tam jest pusto na biegunach, zaglądamy do środka i tam jest jakaś super cywilizacja, szczególnie, że admirał jeszcze wspominał o tym, że ktoś go porwał i miał jakieś spotkanie z zaawansowaną cywilizacją. Ale z drugiej strony, bo jeżeli tam jest jakaś cywilizacja, tak staram się to jakoś tak zrozumieć, może oni też wychodzą z założenia, że po ich stronie też gdzieś jest jakiś punkt, przez który oni chcieliby się przedostać do naszej cywilizacji. Dobra, ale to nie jest najlepsze. Najlepsze jest to, że po II wojnie światowej, w ten sam obszar,
poszła amerykańska ekspedycja właśnie pod dowództwem admirała. 11 niszczycieli, statek zaopatrzeniowy, lekki lotniskowiec, 5000 ludzi. O kurczę. Wszyscy zginęli. Nie, no mieli być 6 miesięcy, wrócili po 6 tygodniach. Oficjalnie dwa samoloty gdzieś tam się skraszowały na Antarktydzie. Nie wiadomo dlaczego wrócili wcześniej, a teraz jest tam taka troszkę dalej baza McMurdo amerykańska, gdzie jest stały kontyngent 1500 żołnierzy. No więc jeśli mamy teorię spiskową, która mówi, że coś tam się stało, to mamy bardzo mocne dowody, że faktycznie coś tam się stało. Mój Boże. I tam są ci żołnierze cały czas. No, tak. Teraz tak. Jeszcze tak, są tutaj pozdrowienia dla Adama od Grzegorza Krawczaka, czyli twojego redakcyjnego kolegi. O tak, dzięki Grzegorzu, fajnie, że nas słuchasz. Tak, Grzegorz jest naszym... Są jeszcze tutaj różne pytania, może coś tutaj... A jeszcze tak, przepraszam, zanim przejdziemy do pytań, bo ja mam takie pytanie, bo rozmawiamy sobie tak o tym i mówiliśmy o Iron Sky'u i o tym, że ci faszyści gdzieś tam są. I tak wydaje mi się, że chyba też w tej naszej świadomości tego, tych wszystkich teorii spiskowych, jako pewnik przyjmujemy to, że faszyści faktycznie byli kosmitami albo mieli z nimi jakąś tam jakiś układ. No bo inaczej dlaczego byliby tacy źli, nie? Aha, czyli to, ale tak, no, ale czy wszystkie takie, no nie wszystkie charaktery są takie, to są, no nie, ale, złe. Ale akurat Trzecia Rzesza dawała szerokie pole do, jakby do tworzenia teorii spiskowych, jako że zrobili sobie własny zakon okultystyczny głęboko w SS, jakby SS było SS i jeszcze niżej w SS był taki tajny zakon okultystyczny. Właśnie związany z szukaniem teorii spiskowych, prawda? No jeżeli weszliśmy już na ten 88 level wtajemniczenia, to jednak muszę opowiedzieć o mojej ulubionej historii, znaczy teorii Miguela Serrano, czyli za młodu obiecującego chilijskiego dyplomaty na starość naprawdę bardzo oryginalnego, no nie da się tego inaczej powiedzieć, mistyka neonazistowskiego. Znaczy, bo to, że Trzecia Rzesza produkowała dziwne, szybkie, naddźwiękowe, wyglądające jak UFO statki o pseudonimie Hannibal albo Vril, tak jak ta maść dla cyberfeministek z XIX wieku, nie wchodźmy w to. No to one były cyberfeministki, no to jest niesamowite. Zostawmy, to wszyscy wiedzą, ale ten Miguel Serrano tak sobie myśli, bo on był naprawdę mocno, on właściwie nie tyle, że był wyznawcą, ale twórcą pewnej takiej parateologii neonarodowego socjalizmu chilijskiego, ciężko to powiedzieć, bo on tak słyszał właśnie w latach 60. te pierwsze doniesienia z Ameryki, jak to ludzie widzą, że tam UFO jest, robi znaki w zbożu, porywa krowy, no. Tak sobie myśli, co za głupi Amerykanie, przecież to nie jest UFO, to jest Hitler. Tak, to jest astralne ciało wodza, który tak naprawdę nie zginął, ale lata gdzieś tam w dziwnych krainach. On sam sobie jest alienem. On jest i statkiem kosmicznym, i tym, co robi kręgi w zbożu. To jest bardzo dziwne, bo wydaje mi się, że jednak robienie kręgów w zbożu przez... Potężna istota z wnętrza Ziemi. Niesamowite. I nie mam pojęcia, jak na to ten Serrano wpadł, ale napisał o tym 3 książki. Jego teorie nie cieszą się dzisiaj wielkim poważaniem, no prócz ludzi takich dziwnych, którzy szukają właśnie pomysłów do swoich opowiadań, ale można tam wcisnąć wszystko. To znaczy, możemy mieć obcą cywilizację, możemy mieć właśnie neonazistów na biegunie albo i wszędzie, jak się okazuje, i to przy tak bardzo oryginalnych klockach można z nich ułożyć niemal każdą konstrukcję i to nie jest nic trudnego. Po prostu musimy nieco osłabić te swoje bariery oddzielające nas od oka szaleństwa, no i wejść w ten świat, oczywiście pamiętając, żeby kiedyś z niego wyjść, bo jednak mimo wszystko Hitler robiący kręgi w zbożu i porywający Amerykanom bydło, to nie jest, to znaczy nawet tak na teorię teorii, to jest grubo. To jest grube, zdecydowanie. Ale może powiedzmy o Foo Fighters i tym, czym były. To znaczy, no, z czego tak naprawdę po II wojnie światowej i jeszcze w czasach II wojny światowej wzięły się doniesienia o UFO, bo było ich bardzo dużo. Piloci amerykańscy bardzo często raportowali, że coś bliżej niezidentyfikowanego ich śledziło, czy też latało blisko nich. Nawet była taka cała fajna bitwa nad Los Angeles, gdzie ludzie myśleli, że coś widzieli i wywalono w powietrze całkiem sporą ilość amunicji przeciwlotniczej. Mm-hmm. Znaczy, no nie da się ukryć, że te przeżycia wojenne, zwłaszcza marynarzy, czy
podróżujących dużo samotnie, albo pilotów, zwłaszcza pilotów bombowych, którzy przez długie okresy czasu, kilkanaście godzin przeżywali no niewiarygodne stresy związane właśnie. Tak, ale oni też tam się wspomagali, czy to przypadkiem to nie... Znaczy, tutaj akurat Niemcy prowadzili, jeżeli chodzi o podawanie narkotyków swoim ludziom, ale Niemcy to chyba we wszystkich branżach, jakby gałęziach zbrojnych, a Amerykanie raczej i Brytyjczycy raczej ograniczali się tylko do pilotów, co też nie jest rozsądne, bo jeszcze można sobie latać wysoko, ale trzeba jeszcze wylądować tym samolotem. To zresztą niektórzy nawet wiążą te wczesne katastrofy na Trójkącie Bermudzkim z nieco nadużywaniem pewnych środków stymulujących. No ale nie da się ukryć, że tacy ludzie bardzo zestresowani, którzy są poddawani niezwykłym przeżyciom, niespotykanym dla cywili, a nawet dla innych żołnierzy, często widzieli dziwne rzeczy. Często im się to wiązało chociażby z tym szokiem związanym z niemieckimi myśliwcami odrzutowymi, które w pewnym momencie były wielkim zaskoczeniem dla załóg bombowych. No zagrożeniem nie były, bo to trzeba sobie powiedzieć, ich było bardzo niewiele, tam kilkadziesiąt, kilkaset, nawet kilkaset w jednym momencie można przyjąć za wartość graniczną, że było ich w jednym momencie mniej niż 500 przy liczbie kilkunastu tysięcy brytyjskich i amerykańskich bombowców, które mogły jednocześnie wylecieć. No ale były straszną bronią, bo tak, nie bronią można, psychologiczną. Nie można się było przed nimi obronić. A nowotny lata Messerschmittem 262, to jeszcze nie jest tak źle, ale jakiś jaszczur z kosmosu chce nas zestrzelić, no to się robi bardzo, bardzo, bardzo słabo. No i co? No i ci ludzie w końcu wychodzili do cywila, no i mieli różne takie pomysły. Niekoniecznie mogli się odnaleźć. Praktycznie zawsze miał jakieś racjonalne jądro, ale często już zresztą po wypuszczeniu w bieg, twórca nie może panować nad swoim dziełem. I co wyjdzie z takich plotek dotyczących właśnie wspomnień jakiegoś pilota latającego nad Niemcami pod koniec II wojny światowej, kończymy w Archiwum Mix albo jeszcze dalej. A powiedzcie, jak u nas wygląda ta scena? Organizujecie konwencję, rozmawialiśmy, że dużo ludzi interesuje się fantastyką liczbową. Jakbyśmy mieli przedstawić, ile osób w ogóle w Polsce jest tak mocno zajaranych tą tematyką? Można powiedzieć, jaka to jest skala? Bardzo ciężko to oceniać liczbowo, zwłaszcza, że teraz rozmywa się niezwykle granica pomiędzy takim klasycznymi fanami i ludźmi nowymi. Ja mogę nieco powiedzieć więcej o takiej imprezie, która się nazywa Warsaw Comic Con, gdyż tam pomagam temu konwentowi przygotować program. Na ostatniej edycji było prawie 60 tysięcy ludzi, a na najbliższej jesiennej organizatorzy spodziewają się, że będzie ponad 60. A teraz pytanie, ile osób przychodzi tam dla twardej fantastyki? Większość to są fani różnych seriali, przychodzący, żeby zrobić sobie zdjęcie z jakąś gwiazdą Hollywoodu, która przyjeżdża do Polski właśnie tylko czyli w tym ofiary, celu. Może nie tyle co ofiary, ale to popkultury tak naprawdę. Ale to jest pierwszy stopień. One skończą, może nie szukając Hitlera na biegunie południowym. Ale będzie selekcja, ale paru się wkręci tak, grubo. Tak, paru się wkręci, no i dojdzie do właśnie takich naszych poziomów zupełnego spalenia umysłu. Mamy duże imprezy, to nie jest zresztą jedne, chyba większą imprezą jeszcze Pyrkon w 2015 roku też miał około 50 tysięcy ludzi, a regularnie zdarzały się imprezy powyżej 10 tysięcy ludzi, więc zresztą ci ludzie, którzy jeżdżą na konwenty, to nie jest ona się w dużej mierze pokrywa z ludźmi czytającymi i tymi aktywnymi fanami, ale to są też trochę inni odbiorcy, ich jest bardzo dużo. Polska fantastyką stoi od zawsze. Znaczy przynajmniej od Lema, później Zajdla i później w latach 90., gdy nasza, przynajmniej literatura była bardzo mocna, bardzo żwawa, nadal uważam, że jest mocna i żwawa, ale może nie aż tak bliska temu głównemu nurtowi, ale powoli wkracza też do głównego nurtu, tak jak to się stało kilkanaście lat temu na Zachodzie, w Hollywood, gdzie w tej chwili ciągle Hollywood jest pod takim oblężeniem nerdów i coraz więcej tych elementów fantastycznych przechodzi do popularnych filmów dystrybuowanych, największych hitów kasowych i tutaj bardzo... Słuchajcie, porozmawiamy za moment właśnie na temat filmów, na temat gier komputerowych, bo to też jest, różne powieści, fantazy są też inspiracją dla twórców gier komputerowych, ale zrobimy krótką przerwę reklamową. Oczywiście. Zagramy melodię i po niej wrócimy do was i będziemy kontynuowali naszą pasjonującą tutaj rozmowę. Słuchasz Weszło FM.
I wracamy do was, 21.52. Dzisiaj rozmawiamy o scenie fantazy. I o ważnych rzeczach. I o ważnych rzeczach. Panowie, ktoś będzie mógł spać dzisiaj w nocy, a ktoś uśnie w końcu, bo usłyszy od was całą prawdę. Dokładnie. Motyw turbosłowian. To jest chyba coś, co jeszcze o tym dzisiaj nie mówiliśmy, a mocno kręci fanów fantazji. No, zdecydowanie. Mnie szczególnie, nawet specjalnie na tę okazję, cały numer fantomu poświęciliśmy sprawom turbosłowiańskim, ale kto się nie spotkał z terminem, albo używa go raczej w wersji Wielka Lechia, ten, znaczy nie, no pewnie wiecie, że że nasi przodkowie rządzili całym światem, a jeśli nie całym światem, to przynajmniej większością Europy, a jeżeli nie większością Europy, to przynajmniej wkopali Ruskom i Niemcom kilka razy, bo tak. Ale mieli też Atlantydę. Nie wyprzedajmy faktów. To, co nazywamy dzisiaj turbosłowiańscy, taki zbitka bardzo fajnych, bardzo wielu fajnych motywów i tradycji, też mocno XIX-wiecznych, też jakieś rozważania właśnie o jedności pan Słowian i tak dalej, takie nudne rzeczy gdzieś tam Towiański i okolice, ale później mieliśmy takiego rzeźbiarza i malarza Stacha Szukalskiego, który wpadł na pomysł, że pierwotnym językiem świata jest język polski, bo językiem polskim mówili na Wyspach Wielkanocnych. No już nie wchodźmy w szczegóły, jak to było, ale sądzę, że to jest jedna z inspiracji takich naszych współczesnych badaczy. Słuchajcie, przerywamy audycję, momencik. Tak? Były zawody w FIFA i wśród redaktorów i nasze mordelasy wygrały Wojtek Piela i Paweł Pacur właśnie przyjechali z główną nagrodą. Przynieśli do nas puchar i telewizor, który był główną wygrał. Panowie, powiedzcie chociaż dwa zdania, jak to się odbyło, bo to jest warte tyle, co samochód. Chciałem pozdrowić mamę, tatę i rodziców. Powiedz, ile cali, jaki telewizor? Telewizor, który prosto z tajnych gabinetów NASA został wyniesiony. Tam są takie materiały, jakimi Donald Trump ani Władimir Putin nie dysponują razem wzięci. 55 cali, 4K i soundbar jeszcze. I ja wygrałem finał i półfinał. Dziękuję. Półfinału nie wygrałeś, bo nie było. To był taki turniej, to jest taki telewizor, na którym Polska wychodzi z grupy na mistrzostwa świata. Dobra, super. Wojtek. Dodajmy, że to jeszcze były mistrzostwa Polski dziennikarzy w grze w FIFA. Kogo graliście w finale? To jest ważne. Reptilian. Movie Idol. Jakiś tam portal filmowy, Movies Room i tak dalej. Ubera zamówić tam. Co? Ubera muszę mu zamówić. Nie, także... jakiego? W MyTaxi tylko co ty. Dobra, wracamy. To tylko MyTaxi. Przepraszamy, ale jak widzicie, nasi dziennikarze odnoszą sukcesy nie tylko na polu literackim, ale również i hobbystycznym. Mamy nowy telewizor. Trzeba to spieniężyć i przepić. Tak. Dobra, mówiąc. Możemy spokojnie wracać, przepraszamy za... Turbosłowianie na pewno wymyślili też piłkę nożną, gdyby dać im trochę czasu, to by wymyślili FIFA. To jest oczywiste. Ale dobra, współczesna legenda Wielkiej Lechii, czyli przekonanie, że przed chrześcijańską Polską było to jakieś wielkie imperium, co najmniej od morza do morza, jest dość popularna w takich dziwnych zakątkach internetu, w które lubię zaglądać, ale też bez przesady. I to jest... No już nie mówmy o tam podstawach historycznych i krytykowaniu tego, bo to jest takie trochę bicie już mocno martwego konia, no ale to jest świetny temat właśnie do snucia historii, do snucia takiego naszego polskiego przaśnego fantazy, żebyśmy mieli takich Januszy Braveheartu, którzy tam się potykali z Grekami, Rzymianami, Persami, w ogóle wszystkim. To jest świetne i ja cały czas widzę, że pomimo, że od naprawdę wielu lat trwa w polskim fantazy moda na słowiaństwo. No, oczywiście Andrzej Sapkowski, który to zaczął i odniósł jakby z tym największy sukces. No, mimo wszystko ten jego bestiariusz słowiański, on teraz święci triumfy na gdzieś tam na zachodzie i zachód tłucze właśnie bazyliszki, dziwożony i inne tego takie nasze dobre strzygi, nasze dobre demony tutaj okoliczne. Zamiast do lekarza to do guślarza albo do szeptuchy. Tak, ale to można wykorzystać też na inne sposoby. Nie taka delikatna inspiracja, że tam bierzemy jakiegoś demonka, potworka i tak dalej, tylko tak na pełnej kapie bierzemy po prostu historię Wielkiej Lechii. Też chyba nieco Ziemkiewicz z tym eksperymentował w jakichś opowiadankach, ale to można rozwinąć. Zróbmy te Imperium Słowiańskie, na którym nakręcimy serial o większym budżecie niż Gra o Tron, Znaczy, no dobra, nie rozpędzajmy się, ale są możliwości, potrzeba tylko chęci, potrzeba tylko zapału i jeżeli przynajmniej na chwilę uwierzymy w tę Wielką Lechię, która tam wkopała i Niemcom, i naszym wschodnim sąsiadom, no nie dość, że poczujemy się lepiej, jakoś poleczymy nasze rany narodowe, to jeszcze mamy świetny temat na opowieść fantastyczną. Znaczy, idąc tak trochę dalej, to
mamy bardzo smutną historię. Tak cały czas, znaczy do pewnego momentu się rozwijaliśmy, a potem wszyscy nas biją. Zabory, jedna wojna, druga wojna. No, udało nam się wygrać wojnę z komunistami, oczywiście z bolszewikami, to wielki sukces. No, ale gdzieś tam u polskich pisarzy fantastyki pojawia się taki jakby pragnienie, żeby było lepiej. I jak patrzymy na opowiadania i książki, to możemy znaleźć mnóstwo dowodów na to. Mnóstwo ludzi pisze książki, w których my przypadkiem wygraliśmy drugą wojnę światową, myśmy zaczęli drugą wojnę światową, Polska nigdy nie upadła. No, jest mnóstwo jakby takich całych teorii spiskowych. No, możemy nawet to pójść jeszcze głębiej, bo Kordian przecież jest też w jakiś sposób no, powieścią fantastyczną, gdzie prawie odzyskaliśmy niepodległość. Tam wszystko zależało od jednej osoby, której troszkę się nie udało. No więc jakby patrząc na teorię spiskową, no to jeśli jest nam smutno i sobie pomyślimy, że gdzieś ileś tam tysięcy lat temu nasi wspaniali przodkowie lali wszystkich i byli najbardziej znienawidzoną i najbardziej jakby nacją, której wszyscy się bali, że Lachy były najstraszniejszymi wojownikami. No, Husaria, no to pamiętam. Tak, tak, pamiętamy. Bitwa pod Wiedniem, wszystko. To robi nam się troszkę cieplej na sercu i to myślę, że też jest taki trochę powód, że ludzie jednak chcą tak, wiedzą, że tak nie było, ale trochę tak jakby chcą, żeby tak było. I to nie jest nic złego, no chyba, że naprawdę przekonujemy wszystkich naokoło, że tu było jakieś wielkie imperium. No, jeżeli zachowamy, nie ma w polskim dobrego odpowiednika, ale to piękne anglosaskie określenie suspension of disbelief powinno być idealne do tego typu tematów. To znaczy, dopóki potrafimy się bawić tymi różnymi szaradami historycznymi, tymi naszymi fantazjami, wszystko jest w porządku, no i też i Hubert, i ja sobie postawiliśmy w trzecim numerze Fantomu takie zadanie, że chcemy się tym motywem pobawić. Zresztą opowiadanie Huberta, też wątek słowiański, będzie tłumaczone na język rosyjski niebawem i może będzie święciło jakieś tam też na Dalszym Wschodzie triumfy. Ale powiem tak, kto jest zainteresowany, łatwo dostać trzeci numer Fantomu w sieci sprzedaży wysyłkowej, więc jakby tutaj odsyłamy do źródła. Albo cyfrowo też się da. Polecamy, zapraszamy. Grupę. Panowie, spinamy klamrą te teorie spiskowe i przejdźmy może do takiej poważniejszej literatury, bo pamiętajmy, że no jest boom teraz na Sapkowskiego, wiadomo, Wiedźmin, kwestie związane z grami komputerowymi, które napędziły tą koniunkturę na jego książki. No ale jest też Tolkien, rozmawialiśmy też to off the record o Harrym Potterze, więc generalnie te tematy fantastyki, magii, one się jednak w literaturze przejawiają i wydaje się, że są bardzo popularne. Tak, zdecydowanie. I no, można powiedzieć, że teraz jest jakoś większa popularność fantastyki, ale już się zaraz karcę za takie stwierdzenie, gdyż zawsze, no, w każde pokolenie ma jakieś teksty fantastyczne, to są niezwykle ważne i niezwykle inspirują też główny nurt kultury. No, nie da się ukryć, że Nowy Wspaniały Świat, rok 84, czy inne dobrze. Takie klasyczne, czarne utopie czy dystopie, no to jest literatura science fiction, która przez przypadek jest uznawana za arcydzieło głównego nurtu. Władca Much, no to przecież powieść znana, tam przez chwilę nawet w szkołach promowana, kolektura mi się zdaje. No to jest klasyczna powieść postapokaliptyczna, choć tego nie widać na pierwszy rzut oka, dopiero z pewnych wzmianek jakby się tego domyślamy. Tego wszystkiego jest bardzo dużo, tego wszystkiego jest dużo w każdym pokoleniu. My mamy to szczęście, a właściwie ludzie młodsi od nas mają to szczęście, że mają do dyspozycji bardzo wiele mediów. Mają do dyspozycji wiele fantastycznych seriali, nasycenie gier komputerowych tematyką fantastyczną. Tego jest dużo, tego jest wszędzie i być może nie każdy z odbiorców tego typu popkultury stanie się dojrzały, świadomym nerdem, ale wybiera się ludzi przez pewne sito takich zachęt i z tego rosną właśnie ludzie, którzy później będą czytać i pisać różne powieści. Są sekcje, są całe cykle młodzieżowe. No przecież nasz wspaniały kolega Rafał Kosik napisał, to jest Felixnet i Nika i to oni są w gimnazjum już od chyba 11 czy 12 lat, bo pamiętam, że jak zaczynali być w gimnazjum, to ja też byłem w gimnazjum, a potem
Ja już byłem w liceum i na studiach i oni dalej są w gimnazjum, ale jest cykl kilkunastu książek młodzieżowych, który naprawdę jest bardzo popularny, jest bardzo dobrze napisany i tam wszędzie jest fantastyka, no bo jest mówiący program komputerowy, który jest prawdziwą sztuczną inteligencją, jakimś cudem mieści się w laptopie. I jakby no, to w jakiś sposób też przybliża ludzi do fantastyki, szczególnie młodzież. No, trochę teraz też z tego powodu, że od roku albo od dwóch ta książka jest, pierwszy tom jest lekturą szkolną. Znaczy to akurat zrobi wielką krzywdę Rafałowi Kosikowi, bo niczego tak nienawidzimy jak lektur szkolnych. No ale nie da się ukryć, że czym skorupka chyba, że za młodu nasiąkła, tym na starość będzie trącić. No, ja też moje pierwsze spotkania z fantastyką, no to jest jednak Lem i bajki robotów czytane przez mojego tatę, który się wtedy bawił dużo lepiej niż ja, no, ale po pewnym czasie to do mnie doszło, zrozumiałem, dojrzałem. No albo takie Muminki, bo na przykład wiecie, właśnie, że... Muminki, Muminki to klasyka powieści postapokaliptycznej, ale to może temat na inną audycję. Nie, no to Muminki, opowiedz, Muminki to... są sztosem, bo nie mają ust, to jest ważne. Tak, ale też nie mają atmosfery, bo rąbną meteoryt. I dlatego jest, bo kometa. Kometa nie trafiła w Ziemię, ale zahaczyła atmosferę i rozpoczęła, znaczy wyrywała, i grawitacja wyrwała dużą część atmosfery. No, wybaczcie to Wejanson, ona nie była astrofizykiem, nie znała się na tym za bardzo, ale potem kolejne tomy Muminków to jest opowieść o zagładzie, o umieraniu Ziemi. Powódź, wielka powódź, no to już pierwsze zmiany klimatyczne. Potem Hatifnaci. Oni niby są biali w książce, ale tak naprawdę nie byli biali, bo Tove Jansson była lewaczką i ona się wstydziła pisać, że oni tak naprawdę z południa pochodzą i mają ciemniejszą skórę. To są typowi uchodźcy, którzy zalewają piękną Finlandię. I dużo jest tych elementów. Kto się mocno wczyta w Muminki, ten wie, że to się dzieje tuż przed właśnie zagładą Ziemia. Te ostatnie sceny Doliny Muminka w listopadzie, gdzie ten, jak się nazywa ten chłopiec? Włóczyki? Ryjek? Nie, ten chłopak, który się przyplątał do domu Muminków i ma takie halucynacje, że oni się stali jego rodziną, bo to z niedożywienia, bo oni już głodują. Mhm. No później idzie nad morze i słyszy, że jakaś łódka wraca i on sobie wyobraża, że to Muminki wracają do niego, żeby go przyjąć do rodziny. On jest niedożywiony i choruje i w ogóle. To jest piękne, naprawdę piękne. Tylko trzeba mieć odpowiednio skrzywiony umysł, żeby do tej prawdy hermetycznej dotrzeć i to dopiero się wraca. Ja kiedyś wyczytałem, że Muminki można oglądać dopiero będąc w stanie upojenia różnego typu. Dopiero wtedy człowiek... Chodzi o używki, powiem. Znaczy, no nie wiemy, co Włóczyki ma w tej fajce i czym częstuje innych. Paszczak jeszcze był. No ale weźmy Paszczak, Smerfy. Smerfy to alchemia. I wspaniały socjalistyczny ustrój, który burzy zły kapitalistyczny czarownik. Znaczy to już mamy taki konflikt, bo mamy komunistycznych smerfów, z którymi walczy magik Mason Gargamel. Więc to kapitalista. Tak. Ale mimo wszystko mamy pewien konflikt w łonie tych złych, więc może dlatego ten świat funkcjonuje, bo te wszystkie grupy wpływu, grupy rządów, one nie są tak ze sobą zgodne. No jak się dogadają Żydzi z jaszczurami? Jak się dogadają masoni, tacy klasyczni? Żydzi z jaszczurami to jest, wydaje mi się, że to będzie kłótnia. Tak mi się wydaje. A jeszcze tam templariusze, ale nie wiadomo, kim są templariusze, bo jak nie zdejmują hełmów, to może mogą być i Żyd, jaszczurami. I jaszczur, i mason, i każdy może być pod spodem. A czy panowie bali się Buki? Tak. Nie, no to oczywiście, no to Buka to taka strasznie. Inicjacja w świat tego wręcz lovecraftiańskiego horroru. Ale zimę trzeba polubić, nie tylko atomową, tak zdecydowanie. Tak, zima. Słuchajcie, są pytania, są pytania, więc nie sposób zapytać. Pytanie od Karola Bochenka na temat Sarmatów. Czy Sarmaci faktycznie byli prawdziwym narodem wybranym? Pisał o tym Stanisław Sarnicki w swojej kronice w 1587 roku. No na pewno wybranym przez dzisiejszych badaczy internetowych. Znaczy, oni pochodzili z Edenu, prawda? I w raju Adam i Ewa mówili po polsku. To jest właśnie Daj dalej pytanie, czy Bóg w raju naprawdę rozmawia z Adamem po polsku? A, no to tak.
Nie, no pewnie tak. No, no, tam, zdania są podzielone. Zdania są, ale, bo właśnie wracamy do tego pomysłu, że my myślimy, że ludzie kiedyś to byli głupi. Oni nie byli głupi. W wielu aspektach byli dużo mądrzejsi od nas. I te wszystkie historie o tych sarmatach... No w końcu to wszystko wymyślili, tak? Tak te, no, ale te wszystkie historie o tych naszych przodkach potykających się z Grekami, podbijającymi niesłychane połacie globu, to nie jest tak, że ci ludzie w to wierzyli tak, jak my, nie wiem, otwieramy podręcznik do historii, czytamy o historii. To była taka właśnie sarmacka gawęda, snuta zazwyczaj w towarzystwie wielu szklanic miodu, która była z przekąsem, no prawie takim, jak my teraz prezentujemy, snuta gdzieś tam na dalekich biesiadach. Albo naprawdę, gdzieś przy ognisku, jak to ruszaliśmy też na bój. No bo też możemy powiedzieć a propos Greków, że my praktycznie byliśmy Grekami, bo wywodziliśmy się według jednego z podań z jednego z książąt trojańskich, który uciekł po oblężeniu Troi. No to są różne teorie, a zaczął je oczywiście mistrz Kadłubek, czyli tak, no, ojciec historiografii polskiej, więc jeżeli się odcinamy od turbosłowiańska, to odcinamy też wiele gałęzi, na których są bardzo smaczne jabłuszka i naprawdę nie chcemy tego robić bez dokładnego pomyślu. Kolejne pytanie, panowie. Wspomnieliśmy o roku 1984 i zapomnieliśmy o genialnym folwarku zwierzęcym, pisze Karol Łukasz. No dobrze, sądzę, że folwark zwierzęcy to taka, to jest tekst fundujący współczesną subkulturę furries. Kto nie wie, co to są furries, ten niech sobie wygoogla, ale broń Boże, nie używajcie wyszukiwania zdjęć, po prostu przeczytajcie o tym, bo jak... A tak zupełnie poważnie. No tak, tak, tylko że akurat folwark zwierzęcy, no to miał... znaczy to była książka jedna z wielu w długim jakby ciągu takiej literatury alegorycznej, która też używała zwierząt jako właśnie tych nośników owej alegorii, więc ona nie jest aż tak przełomowa, no ale po prostu trafiła w pewien okres, stała się pewnym świadectwem dziejów. I też jest lekturą szkolną. Tak, dlatego niestety nie możemy jej propsować, tylko hejtować. No. Tak. Kolejne pytanie, panowie. Jan Wężyk pyta, co jest istotniejsze dla polskiej fantastyki? Wspomnienia Jacka Człenia-Bąka czy opowieści Stefana Majewskiego? Teraz jest taka bardzo niezręczna chwila, kiedy wszyscy googlamy. Nie, to... No, to, czyli generalnie Jan Wężyk no tutaj chciał zabłysnąć, ale generalnie nie, znaczy, poleciał. I zabłysnął, tylko, bo nie ma takiego łba, w którym się zmieści wszystko. I do tego się od razu przyznaję, że moje studia historyczne i ogólnie jakaś przygoda z humanistyką nauczyła mnie oszukiwać. W sensie, że nie tyle uczyć się kolejnych konkretnych rzeczy, tylko poszukiwać pewnych skrótów, pewnych schematów, pewnych rodzin, w których możemy dotrzeć do jakichś tekstów kultury, albo pytań, pomysłu czy toposów. Więc naprawdę zdarza mi się mówić o lekturach, które znam tylko z omówienia, tylko z drugiej ręki. Zazwyczaj się do tego przyznaję. Jest mi z tego powodu wstyd, ale poza czytaniem jeszcze w życiu trzeba zrobić kilka innych rzeczy. Dobra. Udać się do wnętrza ziemi oczywiście. No tak. Lecimy dalej. Tam też są jaszczury. Właśnie. Tak. Pytanie było o płaskoziemców? Nie, zaraz wam powiem. Płaskoziemcy to inna historia. Płaskoziemcy. Ale dobra, w ogóle jest jeszcze lepsza teoria, która mówi, że odwrotnie, Ziemia wcale nie jest pusta w środku, tylko my jesteśmy wewnątrz pustej Ziemi i tak się dziwnie zakrzywia, że jak patrzymy, to znaczy, dokładnie jeszcze nie zrozumiałem, dlaczego nie widzimy czubka, ale ta teoria mówi, że tak naprawdę Ziemia, my jesteśmy we wnętrzu pustej Ziemi i gdzieś możemy wyjść na zewnątrz, gdybyśmy znaleźli wyjście. Może hologramy są dookoła nas? Coś takiego, tak. Tylko tam jeszcze ktoś dawał dowód, że coś się zakrzywia w odpowiedni sposób i to jest coś chyba właśnie o statkach opowiada. Znaczy, to by było piękne, bo to znaczy, że my jesteśmy Agartą i tak, ci żołnierze amerykańscy na biegunie po domu przygotowują inwazję na tych ludzi biednych z powierzchni. Albo otwierają. To jest znakomite. No ale, znaczy, inaczej, płaskoziemcy to jest temat smutny, znaczy
To jest bardzo smutny temat nawet dla teorii spiskowych, bo wszyscy wiedzą, że tak nie jest, ale ponieważ to są teorie spiskowe, muszą ich lubić, więc... Tak, tak. Taki niewdzięczny temat jest. Bardzo niewdzięczny, bo nawet wszyscy teoretycy spiskowi używają Skype'a i widzą, że generalnie jest inna pora dnia daleko od nich i mają dość dużo empirycznych dowodów na to, że Ziemia nie jest płaskim dyskiem, więc może porozmawiajmy jeżeli nie o płaskiej Ziemi, to porozmawiajmy o geocentryzmie, bo to jest dużo fajniejszy temat. Bardzo proszę. Bo wiecie, kiedy skończyła się era geocentryzmu w nauce? No kiedy? W roku 1838. Bo dopiero wtedy opisanie pierwszej zaobserwowanej przez z Ziemi paralaksy, czyli drobniutkiej różnicy w postrzeganiu gwiazd w związku z ruchem Ziemi dookoła Słońca, było pierwszym zjawiskiem, z którym nie radził sobie model, który nazywamy umownie arystotelejsko-ptolemejskim, a w skrócie geocentrycznym. Wcześniej geocentryzm był absolutnie naukową, dającą się opisać w terminach naukowych teorią. Oczywiście robiło się bardzo skomplikowanie, bo gdyby ludzie na początku XIX wieku już wiedzieli, jakie odległości panują we wszechświecie, to by im wyszło, że tam galaktyki się przesuwają, wirują z prędkościami o rzędy wielkości większymi niż prędkości światła. Ale też, no jakby tutaj się śmiejemy, że ze systemu geocentrycznego, ja zawsze powtarzam, że to jest dużo lepszy system, który jest lepszy od heliocentryzmu we wszystkim prócz rozumianej dogmatycznie zgodności z empirią. Znaczy, gdyby był prawdziwy, to by był dużo fajniejszy. Niestety nie jest, ale to nie znaczy, że nie możemy go też używać jako wspaniałej inspiracji literackiej, co chociażby zrobił Jacek Dukaj w innych pieśniach, czyli takiej głośnej powieści z poprzedniej dekady, która właśnie nie to, że tylko system geocentryczny, całą fizykę, chemię, humoralną, medycynę, w którą wierzyli ludzie starożytności, przeniósł do czasów umownie, powiedzmy, współczesnych i zbudował świat na podstawie tego, no jakby już w tej chwili zdyskredytowanego sposobu myślenia o świecie. I wyszła z tego naprawdę pasjonująca opowieść, świetny eksperyment myślowy. Panowie, jest ciekawe pytanie o autora, o którym wspomnieliśmy, ale chyba to było, jak mieliśmy przerwę. Co panowie myślą o Jakubie Wędrowczym, Piórach Andrzeja Wędrowczy, Pilipiuka, egzorcysta, Bimbrownika Marta? O nie można dopuszczać Huberta do mikrofonu, mnie właściwie też, bo tylko oba jesteśmy... Przepraszam, 8-7 Wiedźmiak pyta. Bo jesteśmy wielkimi fanami twórczości Andrzeja, to zresztą jest autor, który bardzo nam obydwu pomógł w naszych karierach literackich. Też jest przyjacielem pisma Phantom i w ogóle bardzo go lubimy, ale cały kto... pierwszy numer jest poświęcony właśnie Andrzejowi Pilipiukowi. Znaczy, w sensie polskiej fantastyce wiejskiej. Która składa się z Andrzeja Pilipiuka. Tak, i jego naśladowców gorszych, ale przede wszystkim wróćmy do Andrzeja. Czy on był takim protoplastą? Nadal jest. On nadal pisze w wielu różnych gatunkach, ale przede wszystkim się specjalizuje w takiej, no można powiedzieć, fantastyce satyrycznej oraz fantastycznej powieści historycznej, ale jest to jeden z takich naszych bardzo swojskich, bardzo oryginalnych autorów, o tyle, że on wziął i przytulił do serca naszą januszowość i pokazał, że bycie pijakiem, degeneratem gdzieś tam z post-PGR-owskiej wsi jest naprawdę dużo lepsze od byciem Iron Manem, w ogóle superbohaterem, gdyż to nasz superbohater po prostu walczy z upiorami, jakimś tulipanem po zbitej butelce, po bardzo przechodzi tanie, do innej rzeczywistości i zabiera stamtąd smoki, którym obcina skrzydła i robi z tego dinozaury, wiesza Hitlera. Dobre. Tak, czyli co, łapiemy smoka, obcinamy mu skrzydełka i on zasuwa jak w Jurassic Park. Tak, tylko trzeba jeszcze mu zabrać ten taki płonącą ciecz spod gardła, bo to jest trochę problem. Czyli nie może palić kamery. Czyli się kastruje, żeby się nie rozmnażał, tak. A jemu trzeba wykastrować to płonące gardło. Bo inaczej pali kamerzystów. No. Dobre. To jest znakomite. Znaczy, cały czas mi zalega to opowiadanie, w którym chciałem Stevensona i jego parowozy właśnie uczynić zasilanymi na smoki, bo mu nie działała technologia parowa, więc musiał
znaleźć smoka i podłożyć pokryjomu ten ogień smoczy zamiast węgla, bo to jest dużo tańsze w eksploatacji. Ale wracając do tych naszych swojskich taka klimatów, energia naturalna tak naprawdę. Tak, tak, i w ogóle odnawialna. Bardzo, bardzo dobre. Bardzo dobre, ale właśnie to jest świetne w twórczości Andrzeja Pilipiuka, że on właśnie w pewien sposób zmitologizował naszą polską prowincję, która tak właściwie ginie. No nie da się ukryć, że już nie ma tej polskiej wsi, która jest tam zupełnie rozszarpywana przez te miasta, które wchłaniają młodych ludzi. Umierają pewne stare sposoby życia, w których powiedzmy jeszcze przynajmniej moje pokolenie się wychowało, jeżdżąc na wakacje do dziadka, który miał prawdziwe króliki, prawdziwe świnie. No a dzisiaj, czy to jest doświadczenie, nie wiem, 2% młodzieży, żeby tak sobie pojechać na wieś do rodziny, no nie, i zobaczyć. Teraz jak... mamy tak, że deweloper stawia osiedle na 5000 przy miedzy z rolnikiem. Rolnik sobie nawozi pole, bo tak trzeba, i mieszkańcy się skarżą, że im śmierdzi, żeby rolnik przestał tak robić. Więc trochę zmiana pokoleniowa następuje. A, zgadza się. A jeszcze taka nostalgia właśnie grana przez postać Jakuba Wędrowicza, który jest niepiśmiennym dziadkiem, który właśnie na początku transformacji ustrojowej mieszka na wsi. Gdzieś pod Lublinem jeszcze w ogóle... Nie wylewa. Nie wylewa, nigdy. Po prostu non-stop. On nalewa, gdyż sam produkuje. Tak, produkuje na wszystkim, co radioaktywnych śliwkach, na wszystkim. Po prostu cokolwiek wyjdzie spod jego ręki jest... Choć nie muszą to być radioaktywne śliwki po nazistowskim atomowym parowozie, który się pojawił w jednym z jego opowiadań. Ale naprawdę, kto jakimś cudem nie zna Jakuba Wędrowicza, ogólnie twórczości Andrzeja Pilipiuka, musi do niej zajrzeć, zacząć od krótkich, humorystycznych opowiadań, gdyż one są najlepszym wejściem w ten świat. Tak, tak zrobimy w wąsie chyba, co? Tak, tutaj piszą do mnie osoby, czy nie słyszałem o Jakubie Wędrowiczu. No słuchajcie, nie słyszałem, ale już chyba będę musiał przeczytać tą książkę, bo jest sztosem. Kolejne pytanie. Co sądzicie na temat Illuminati? Illuminati, co o tym sądzicie? Tak, jak futbol specjalista. Nie musicie się bać. Hipotetycznie. Gdybym wierzył w istnienie Illuminati i bym się tego przyznał na antenie radia, to by cię nie było. Ale się nie przyznaję, dodajmy, to natychmiast Illuminati by coś z tym zrobiło. Więc pomyślcie sobie, czy naprawdę wierzę w Illuminati? Słuchaj, jeśli przez godzinę nam radio nie działało dzisiaj, także oni już wiedzą, że... Znaczy, jest nawet taka seria memów teraz bardzo popularna, kiedy ktoś na Twitterze albo na innym medium społecznościowym zdradza jakąś tajemnicę te wszechświata, czy jak działa wszechświat, i jest taki podpis Illuminati / hold where you are, stay where you are, i natychmiast interweniuje. Znaczy, Illuminati to też jest termin z tej taki bardzo starej i bardzo szacownej tradycji myślenia spiskowego, no ale teraz zostało i to już zupełnie, mówiąc brzydko, zbastartyzowane właśnie przez kulturę memów, gdzie Illuminati to jest właśnie takie słowo klucz do każdej teorii spiskowej z udziałem jakiejś tajnej grupy. Mi się kojarzy ze Skarbem Narodów i tym, jak tak szukano na odwrocie Deklaracji Niepodległości cytryną mapy do skarbu. Mi się kojarzy z Deus Exem, czy taką wspaniałą grą z roku 2000, która miała naprawdę bardzo dziwną, wciągającą fabułę i zrobione na silniku Unreala pierwszego postaci, które wyglądały jak pudła kartonu z narysowanymi oczyma, ale mimo wszystko to było wielkie dla mnie ówcześnie przeżycie. Ale to już wspominaliśmy o tych grach komputerowych, które razem z filmami, serialami są dla obecnie młodych ludzi jeszcze w większym stopniu niż dla nas przepustką do tego naprawdę niezwykłego świata fantastyki. O, powiem wam, że mega dużo informacji. Mega dużo informacji. Dużo tych teorii spiskowych. Dużo jest. To jest tak rozsiane, że jeżeli naprawdę my w to wejdziemy grubiej, nie będziemy tylko mówić o tych chipach pod skórą czy o reptilianach, to wsiąkniemy w to. Słuchajcie, ale musimy was zapytać jeszcze o tych reptilian, bo jednak są teorie, że większość ludzi rządzących światem to właśnie oni. Tak, ale łatwo poddać ten sąd krytyce, biorąc pod uwagę, że też liderzy państw znajdujących się dość daleko na północy i na południu także powinni być reptilianami. Ale... Dlatego nigdy nie przekonywały mnie jaszczury na biegunie południowym, co się spiknęły z nazistami, bo mimo wszystko jaszczur to jaszczur, on nie najlepiej funkcjonuje przy temperaturze minus 30 stopni. No właśnie, jakieś, cieplejsze klimaty. Jeżeli wymienimy norweską rodzinę królewską na jaszczur,
szczury to mogą być tak trochę niemrawe. Ale nie, no spokój, to przecież ten, przecież te dinozaury, znaczy gady naczelne to są ptaki, a ptaki są stałocieplne. No właśnie, tego nie wiemy. Tak, to jest pewien problem, ale większy dla młodoziemców niż dla nas, ale o młodoziemcach może teraz nie będziemy wspominać. No, pastor Chojecki. Jest pewien problem z tymi jaszczurami, no i znaczy to, że Obama jest to wiadomo, no przecież widzieliśmy jego pionowe... Hillary Clinton się kiedyś ta łuska spod żakietu wysunęła, też są zdjęcia. A takie pytanie mam, nie wiem, czy śledziliście Mundial, jak bardzo jesteście piłkarscy, ale coś tam pewnie wiecie, co tam się wydarzyło. Znaczy ja już wiedziałem przed Mundialem, że będzie mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Ja po meczu z Japonią już stwierdziłem, że tego nie oglądam. Już było mi bardzo smutno i dalej jest. Znaczy ja prawdę mówiąc czekałem do końca, bo myślałem, że będzie jakieś takie zbiorowe seppuku i ci Japończycy będą z tym asystować nam z tymi dużymi mieczami, żeby no to najpierw naszych, a potem sami siebie. A jakbyście tak mieli wskazać któregoś z tych piłkarzy naszych, którzy tam grali, który może być ewentualnie obcym albo... Znaczy bardziej reptilianinem. Reptilianinem, który... albo to chyba uczestnicy... Chyba Wojtek Szczęsny. Tak, bo jakby nie zrobił nic, co zasługiwałoby na jakąkolwiek... Więc... A obronę! A tak, Sławek, Sławka chciałem zapytać, Sławka Peszka. No, jeśli on ma takie wpływy, że pojechał na ten mundial, no to faktycznie coś musi w tym być. Znaczy, na pewno Nawałka jest obcym, bo jeżeli kiedykolwiek piliście ten napój, który on reklamuje, już nie będę mówił producenta, to nie jest napitek dla ssaków. To coś jest nie tak z ludźmi, którzy piją to coś niebieskiego. No. Nie pijcie tego. Nie pijcie tego, bo będziecie jaszczurami. A to się linieje dwa razy w roku. Panowie, ale nie sposób zapytać was, jeżeli rozmawiamy już o totalnych szaleństwach, o Matrixa. I to już jest chyba... To jest cyberpunk i to są... No to są mocne klimaty. No, wchodzimy jakby... Wiecie, że są osoby na świecie, które dopiero za 6., 7., 8. razem obczaiły, o co chodzi w Matrixie. Ale są teorie, które mówią, że nasz świat jest symulacją, bo gdzieś na jakimś najniższym poziomie różnice bodajże w... Nie, dobra, nie będę mówił dokładnie jak, bo nie jestem ekspertem od fizyki pomimo mojego liceum i zbłaźnię się... Zbłaźnię ale się... możemy takie rzeczy tu mówić. Ale podejrzewam, że autorzy tych teorii też nie są ekspertami. No właśnie są jakieś teorie naukowe, które mówią o tym, że w którymś momencie długość wiązki światła czy cokolwiek takiego rozjeżdża się inaczej niż powinno być według wyliczeń. W sensie jakby... No tak, jest... i to wszystko się wiąże z teorią wszechświata hologramu. Tak, i jesteśmy jakąś symulacją, ktoś sobie kiedyś puścił projekt na biologię i pyk. To nie jest bardzo oryginalny pogląd, bo od dawna ludzie wiedzieli, że jesteśmy holoświatem stworzonym w umyśle Boga. Tak. Potem to trochę wyszło z mody, teraz ludzie wracają do tego konceptu i znaczy, jak definiujemy rzeczywistość? Jeżeli rzeczywistość to, co jest czy kwestionowałeś tym, czy nas... kiedyś naturę rzeczywistości? Ojej, nie wchodźmy w Westworld. Zresztą końcówka drugiego sezonu, Boże, to zasługuje na własne audycje i dużo później, bo bylibyśmy kleli cały czas. Ale jeżeli rzeczywistością jest to, co nas otacza, to naszą rzeczywistością jest hologram, symulacja, czy jakkolwiek byśmy ją znaleźli, a jeżeli staramy się tę rzeczywistość kwestionować, to może skończymy jak żona głównego bohatera w Incepcji. Może nie będę zdradzał tego wątku, ale... Znakomity film. Ale powiedzmy, że ona bardzo mocno zakwestionowała naturę rzeczywistości, co nie wpłynęło dodatnio na jej samopoczucie. Właśnie, słuchajcie, jak tak wspomniałeś już o Incepcji, może przejdźmy płynnie do tych zobrazowań tych wielkich dzieł i wielkich pomysłów i różnych teorii w kinematografii, bo to jest na pewno bardzo interesujące. Wiemy, rozmawialiśmy tutaj przed programem, że na Netflixie ma się pojawić coś ciekawego. No, Netflix twierdzi, że cały czas się pojawia coś ciekawego. Ale my przede wszystkim czekamy na Wiedźmina, bo to jest nasze, słowiańskie, wszaśne. A przy okazji teraz się stanie zachodnie, należące do wszystkich. I to jest świetne, że... Oj, nasi wygrali, wrócili na mundial? Tak, to nasi. Tak. Świętują wygraną wygrali telewizor, głośnik, muszą to spieniężyć, żeby podzielić się z nami. Także. Znaczy, od razu powiem, że ci, którzy naprawdę lubią Wiedźmina, będą zawiedzeni tym serialem, będą na niego kląć, będą rwać szaty, ponieważ
nie da się w sposób idealny przenieść opowieści z jednego medium na drugie. Ale nawet jeżeli Wiedźmin będzie klapą na miarę filmu z początku wieku... Ale wiesz, co mówi Andrzej Sapkowski, że Wiedźmin jest książką o silnych kobietach przede wszystkim i faceci są zbyt głupi, żeby dawać im władzę. Znaczy, no może w serialu zobaczymy, co tam Geralt ma pod szatami, ale wracając do tego wątku o tym, że będziemy zawiedzeni, bo będziemy zawiedzeni, ale nasz zawód nie ma żadnego związku z tym, że ten serial będzie obiektywnym sukcesem i dla Andrzeja Sapkowskiego, i dla polskiej fantastyki w ogóle. Ponieważ ludzie usłyszą, ludzie zobaczą, i ludzie być może przeczytają, a jeżeli nie przeczytają, to chociaż zagrają w gry, a część tych, którzy zagrają w gry, dopiero później przeczyta, więc wszystko jest jakby wartością dodaną. Im więcej ludzi wciągniemy do tego naszego dziwnego świata, tym lepiej dla nas. Słuchajcie, skaczemy tak trochę z tematu na temat, ale pytania są różne. Wally pisze, jakie macie panowie no jak postrzegacie kwestie jasnowidztwa i jasnowidzów? Jest ten żart ze Stalinem i jasnowidzem. Nie znam. Nie znasz? Dawaj, uwielbiamy żart. Przychodzi jasnowidz do Stalina i właśnie sekretarz anonsuje: wodzu, przyszedł jasnowidz. Do łagru z nim. Jak to do łagru? Jakby wiedział, że... Jakby znał przyszłość, to by wiedział, że trafi do łagru i nie przyszedł. No właśnie, no mamy pana Jackowskiego, który jest taką ikoną tej branży w naszym kraju. A z panem Jackowskim robiłem niedawno wywiad, ale nie dla Fantomu, ale dla Pocisku, czyli czasopisma kryminalnego, gdyż pan Jackowski bardzo się chwali wszystkimi sprawami, w których pomóc policji. Współpracuje jakoś. Tak, co prawda się nie chwali sprawami, w których nie pomógł policji, więc to nie da się ukryć, że jeżeli ja bym chciał, znaczy nie pana Krzysztofa to nie posądzam, ale gdybym ja bym chciał zostać jasnowidzem, to bym pomagał policji ile się da i podsuwał im tyle tropów, ile tylko mogę, a później chwalił się tymi przypadkami, w których trafię. Ale może to działa inaczej, że masz na przykład jakieś takie medium, które ci w snach mówi i ono też sobie z tobą tak żartuje, żeby nie było ci za prosto i ci mówi raz dobrze, raz źle. I ty potem mówisz to wszystko, co wiesz i czasami trafiasz, czasami nie. Trochę jakby to było losowe, no, nie może, ale nie do końca. Nie może być w życiu za prosto, zdecydowanie nie. Słuchajcie, niesamowite tutaj niektórzy pytania nam zadają, rzucają takie zdjęcia, że totalnie zwariowane. Andrzej Padniewski pyta nasz. Czy ta fizyczna teoria, której nie pamiętał wasz gość, to po prostu kapitalny dowód w fizyce kwantowej, że nie jesteśmy w stanie udowodnić, że materia niepostrzegana nie istnieje? Tak nam odpowiada. Być może. Ja jakby... to powiedzieć, nie jestem w żaden sposób ekspertem, tylko po prostu pamiętam to, co gdzieś kiedyś przeczytałem. To było całkiem niedawno, więc... Znaczy, nie da się ukryć, że w ogóle fizyka kwantowa i dużo zjawisk w nowej fizyce, poza tym, że ci ludzie, którzy się zajmują tym na poważnie, robią świetne rzeczy i które To dobrze bardzo... brzmi w fantastyce. Jak czegoś nie wiemy, to wrzucamy na przykład fizyka kwantowa i już możemy sobie porozmawiać na... między planetami w czasie rzeczywistym. Kiedyś były jakieś tam substancje astralne, później były lasery, jakieś inne promieniowania, a teraz są kwanty, które się wciskają wszędzie tam, gdzie powinny i tam, gdzie nie powinny. No nie da się ukryć, mamy science fiction, no to musimy jakoś wyjaśniać, dlaczego nasze statki podróżują z prędkościami większymi od światła, czy cokolwiek takiego, dlaczego możemy sobie pogadać z żoną na... Czekajcie, bo jest jedno pytanie z gatunku, no my nie będziemy znali na to odpowiedź. Skąd się wzięli antyszczepionkowcy? Nie wiemy, niestety. Nie mamy na to odpowiedzi. Nie wiemy. Nie, no też jakby tych tematów staramy się unikać, no bo to jest jednak smutny temat, mocno jakby zaplątany politycznie i... Tak. Starasz się jakby wykorzenić jakąś chorobę, jak ktoś przychodzi i mówi ci, że jednak wcale nie chce wykorzenić tej choroby. To się robi smutne. Tak, i nie da się ukryć, że to, co w tej chwili najbardziej wzmacnia ruch antyszczepionkowy, jest naprawdę, moim zdaniem, bezmyślna złość i hejt kierowana przez ludzi, którzy mienią się obrońcami racjonalności. Jeżeli oni naprawdę wierzyliby w potrzebę racjonalnego dyskutowania z tymi ludźmi, to by ich nie wyśmiewali, tylko dyskutowali racjonalnie. I tyle, co mogę na ten temat powiedzieć. Dobrze, lecimy dalej. No dobra. Nie wiem, czy to wam ta nazwa coś mówi, ona jest chyba po łacinie. Anuit Soeptis.
albo Coeptis, nie wiem. A w sensie, że motto z banknotów amerykańskich, tak? Chyba tak. No to jedno z haseł jakby nowego porządku świata, który nie jest taki nowy, bo między innymi założył Stany Zjednoczone. Ale nie ma jednej szkoły. Znaczy jest szkoła krakowska, jest szkoła grójecka, dużo szkół. Mhm. Być może to wszystko są iluminaci. Być może to są klasyczni masoni, ale przecież masonów jest bardzo wiele. Oni się kłócą między sobą i kłócą się z jaszczurami, ale nie da się ukryć, że Stany Zjednoczone są bardzo krajem takim memogennym z wielu powodów. No teraz z powodu fryzury prezydenta, no ale kiedyś, kiedy powstawali z powodu tej całej symboliki, która była taką strasznie popowo, no właśnie, z popularnością pewnych inspiracji antycznych, ale też przetworzonych przez właśnie estetykę używaną przez loże masońskie i różne inne dziwne, trochę też się ocierające o okultyzm. No wszechwidzące oko na banknocie. Bractwa. I dlatego, no to właśnie, jeżeli w ten sposób popatrzymy na tę całą stylistykę i symbolikę Stanów Zjednoczonych, to właśnie wyobraźmy sobie, że większość symboli jakby wtedy robił, tak jakby dzisiaj Godło Polski robił 4chan na podstawie ankiet. To znaczy wrzucali wszystko, mieszali w jednym kotle i dlatego dzisiaj się zastanawiamy, no nie, oni nie mogli być tak głupi. W tym jest ten jakiś ukryty sens. Nie mówię, że byli głupi, tylko że wtedy nie można było sprawdzić pewnych rzeczy w bibliotekach i w internecie i naprawdę groch z kapustą się znajduje na banknotach, na walucie amerykańskiej oraz w architekturze Waszyngtonu. I kto lubi takie klimaty, można sięgnąć po Dana Browna, choć to akurat ciężko z powodu takich walorów czysto artystycznych i literackich lektury, ale to też jest dobra zabawa, właśnie Skarb Narodów, gra Deus Ex. Bardzo fajny temat do zabawy, tylko nie szukajmy zbyt głęboko. Są lepsze zastosowania dla banknotów dolarowych niż przyglądaniem się w nieskończoność. Kolejne pytanie, kolejna zagwozdka. Kamper pisze: ciekawa jest teoria w fizyce kwantowej, mianowicie, że jeśli w wielkiej hałdzie żwiru można znaleźć dwie takie same lub identyczne kamyczki, to z planetami i z ludźmi może być tak samo. Z ludźmi tak jest. A można? Nie można chyba. Znaczy, grudka żwiru wydaje mi się, że jest tak skomplikowanym układem, że na poziomie atomowym i subatomowym to nie. Dobra, linie papilarne. Ale o tym był w pewien sposób kameleon Kosika. Kurczę, siebie reklamujmy, a nie innych. Dobra. Cały czas Kosik i Filip. No bo cały czas to jakby pamiętam dobrze, ale też, dobra, to już ostatni raz to. I o tym też są opowiadania Kosika, gdzie jest faktycznie nieskończenie wiele światów, bo wszystkie możliwości istnieją i w pewnych opowiadaniach między tymi światami można po prostu podróżować. Albo też dowiadywać się informacji z innych światów. Znaczy między opowiadaniami czy między światami? Między światami podróżujemy. Panowie, kolejne pytanie. Tomasz Kowalczyk pyta. Poruszaliście może tematy zdarzeń historycznych, co do których jest wiele niejasności. Na przykład o wydarzeniach na przełęczy Diatłowa. A, ci Rosjanie. O, tak. Na ten temat można poświęcić całą audycję. Gdyż skala teorii jest różna. Od kosmitów, przez tajne testy nuklearne, po bardzo źle przygotowaną wycieczkę w góry, która akurat trafiła w okolice, w których jest dużo aktywnych radiologicznie złóż mineralnych. Więc to samo w sobie jest bardzo interesujące, zwłaszcza, że to zdarzyło się w Związku Radzieckim, gdzieś tam w bardzo głębokim komunizmie i informacji na ten temat mamy naprawdę niewiele. A skoro mamy niewiele, no to dziękujemy już historykom, dokumentalistom, zapraszamy właśnie różne autorytety raczej z dziedziny kreowania tej historii. Opowiadaczy, gawędziarzy, pisarzy. No kurczę, no to brzmi ciekawie, no bo tutaj jest tak naprawdę, tak jak mówisz, wiele teorii, wiele możliwości. Dobre. Tak, chociażby te Hubert wspominał o tak zwanej operacji High Jump, czyli tej wielkiej wyprawie na biegun południowy, która zakończyła się jakąś taką niesamowitą ilością fubarów i kilkoma zgonami dotychczas niewyjaśnionymi. I oczywiście można to tłumaczyć walką z ostatnim legionem SS, czy z jaszczurami na biegunie południowym, ale można też tłumaczyć absolutnym nieprzygotowaniem floty Stanów Zjednoczonych do takiej wyprawy i przede wszystkim
no nie da się ukryć, że żadna flota pod względem sprzętowym nie była w tych czasach jeszcze przygotowana do działania w warunkach arktycznych. No właśnie, bo to była taka dziewicza chyba wyprawa, prawda? No, znaczy w sensie taka... Na tę skalę operacji wojskowej, tak, to było, to była operacja, w którą nie powinni, w którą świadomie wpadłby tylko taki admirał, który wcześniej był porwany przez kosmitów i się do tego przyznawał, tak, przed awansem na admirała. Więc to tyle, co możemy powiedzieć na ten temat. Lecimy dalej. Co sądzicie o HARP, czyli o sterowaniu pogody, pyta D. Boniem. Ślady na niebie. Chemitrails. No właśnie, bo to też jak kiedyś tak się zaczynałem się interesować od jakichś iluminatów i tak dalej, przez właśnie różnego rodzaju grupy rządzące światem, to w pewnym momencie też się pojawia kwestia tych znaków na niebie. No ale patrz, no ludzi na Ziemi robi się coraz więcej. Jak nie zaczniemy ich jakoś tak wybijać, no to zaraz nie będzie miejsca. Znaczy akurat to jest dowód, że o kant pupy potłuc można te chemtrailsy. Ale nie da się ukryć, że właśnie ta teoria to jest mniej więcej na poziomie tego Hitlera UFO. To znaczy tak nieefektywna metoda trucia populacji, jako rozpylanie tajne z chemikaliów z samolotów rejsowych. Nie o to chodzi, że należy to obalić pod względem takim czysto faktograficznym, ale po prostu człowiek, który ma można podstawowe... ludzi wybijać właśnie szybciej i skuteczniej. Zdecydowanie, taniej przede wszystkim. I nawet, nie wiem, też tak... nie wiem, na przykład śmieciowym jedzeniem, czy czymś takim. Mhm. No tak. No albo zrzucaniem ścieków prosto do Wisły na wysokości mostu Śląsko-Dąbrowskiego. To jest dużo tańsze niż samoloty. Tak. Czyli jednak fake. Kolejne ciekawe pytanie. The Will One Cup pyta o 11 września i teorie spiskowe z tym związanym. Czy macie jakąś wiedzę? No w Simpsonach, tak? W Simpsonach to było wcześniej, czy w jakiejś grze ktoś już przewidział 9-11? Znaczy, no na pewno w Deus Exie był zamach. Tak. Miałby zamach pod koniec roku 2001 na Statuę Wolności. Może dlatego Deus Ex nie odniósł aż takiego sukcesu komercyjnego, jak mógłby, biorąc pod uwagę taką wspaniałą grę z postaciami zrobionymi z kartonów, ale nie da się ukryć, że no też są fajne teorie spiskowe i trochę mniej fajne. Znaczy upozorowanie 11 września, takie jak to wygląda w wielu teoriach, po prostu jest droższe niż porwanie kilku samolotów i zrobienie tego w sposób analogowy, powiedzmy. Więc należy rozwijać ekonomię teorii spiskowych. Niektóre rzeczy się opłacają, a niektóre nie. Okej, lecimy dalej. Wspomnieliśmy trochę o dziełach Dona Browna, a tu Tomasz Rutkowski jeszcze pyta, co sądzicie o jego książkach, a konkretnie o chodzi mu o kod Da Vinci. Wspaniały przewodnik po Rzymie, to na pewno. Tak, bo jak Dan Brown pisze o, powiedzmy, obiektach nieożywionych, o architekturze, to się przyjemnie czyta. Trochę gorzej jest z teoriami spiskowymi, ale jeszcze gorzej jest z relacjami międzyludzkimi i tak nudnych wątków romansowych, to próżno szukać w ogóle w podobnych dziełach, ale Kotlenar, czy ja wiem, przeczytałem, udało mi się i powiedzmy... Profesor Langdon. Powiedzmy tak, bo Kotlenar Da Vinci głównie się kojarzy z oburzeniem czytelników, głównie katolickich, na różne teorie bluźniercze w nim zawarte, ale naprawdę... Znajomi mnie, aktywiści katolicy, nie byli tak wkurzeni na Dana Browna po tych bzdurach, jak znajomi mi masoni po tych bzdurach, które napisał w Zaginionym symbolu, ale to też temat na zupełnie inną dyskusję. Słuchajcie, skaczemy niesamowicie po tematach. Nie da się wszystkiego tak omówić dokładnie w jednej audycji, myślę, że... Czy ja mam nadzieję, że będziecie jeszcze chcieli nas kiedyś odwiedzić i podzielimy sobie to na jakieś takie... Jeśli Illuminati nas nie dorwie, czemu nie? Na jakieś takie konkretne, że tak powiem, odcinki tematyczne, bo my spodziewaliśmy się, że to jest trochę taka mniejsza rzeźba, to jest taka grubsza rzeźba, że... No widzimy po odzewie, jest niesamowity odzew słuchaczy i myślę, że jest to potencjał na to, żebyśmy no, więcej porozmawiali na te tematy. Pytanie od Wiedźmiaka 87. Panowie, co sądzicie na temat Trójkąta Bermudzkiego? Znaczy, dosyć pojawianie się statków bez załogi nie jest wcale takie, jakby to powiedzieć, nietypowe. One pojawiają się często. Czasami jest tak, że transportuje się statek, który już z punktu A do złomowania
i on jest zwykle transportowany na jakiejś sieci holi i czasami się urwie i na przykład jest kilka statków, bo o tym ostatnio sobie czytałem, które gdzieś na Atlantyku i Pacyfiku, takich małych i takich dużych, nawet po kilka, ponad 100 metrów, które sobie po prostu pływają, takie statki widma, ponieważ nie mają radarów, nie mają niczego i są wielką kupą metalu gdzieś na Atlantyku, która jeśli przez przypadek nie zostanie zatopiona, to nic się z nią złego nie stanie. To są sporym zagrożeniem dla małych łódek, które żeglują. Dla większych statków może nie, bo one mają radary i potrafią to zobaczyć nawet w nocy, ale zdarzają się takie statki widma, nowoczesne latające Holendry. Ja też nie jestem jakby specjalistą w tym temacie, ale cóż, wspominaliśmy, akurat te pierwsze z tych katastrof, zwłaszcza zniknięcie owej eskadry bombowców na ćwiczeniach, tak, pod koniec lat 40., też bym zbadał ten wątek związany z używaniem przez US Air Force środków dopingujących pilotów. No i też pamiętajmy, że to są małe samoloty. Jeśli jest burza czy coś takiego, to może się dużo stać. One nie wzięły, to co pamiętam, tam nie było dużo paliwa w nich i też to radio nie zawsze działa w sposób odpowiedni, szczególnie nad Pacyfikiem. Znaczy, no, komunikacja przez szumy, przez wszystko jest często zaburzona, więc jeśli się straci kontakt, to nie ma jak teraz, że mamy satelity i możemy sobie pogadać na bieżąco z każdym pilotem w każdym samolocie, bo chcemy. No to jak stracono kontakt i nie było w sumie kogo wysłać, żeby ich poszukać, no to gdzieś te samoloty wodowały na Pacyfiku, poszły na dno i tyle się skończyło. No. Grzesiek pyta, czy panowie mogą polecić jakieś niewyjaśnione creepy, historie w stylu tragedii na Przełęczy Diatłowo? Ojej, to jest właśnie problem chyba pisarzy i twórców, że my mamy takie piliczki, w których sobie zbieramy nasze pomysły. Czasami bardzo nierozsądnie nie oddzielamy tych prawdziwych od tych zupełnie... Tych fejków. Tych fejków. Wydaje mi się, że to nie jest problem znalezienia fajnej historii, trzeba po prostu wybrać gdzie. Znaczy, czy chcemy mieć tajemnicę warszawską, czy chcemy mieć katastrofę na morzu, czy chcemy mieć niewyjaśnione kryptozoologiczne zagadki w Ameryce, czy właśnie nieudaną wyprawę arktyczną. Wszędzie się znajdzie jakaś tajemnica. No mamy ichtiozaury gdzieś w Ameryce Południowej przy wybrzeżach, które do tej pory sobie żyją. Takie wielkie dinozaury w wodzie, tak najprościej mówić, bo gdzieś co jakiś czas wywala na plażę truchło niezidentyfikowanego wielkiego zwierzęcia i ludzie właśnie, które tam, nie wiem, gniło od paru miesięcy czy od paru tygodni. Zwykle jest to wieloryb, no ale ludzie dopisują sobie do tego, że gdzieś żyje wielki gad wodny i wszystko zjada. Znaczy, najlepszą taką grupą tropów to są rosyjscy rybacy. Bo tak, od czasu do czasu rosyjscy rybacy wyławiają dziwne rzeczy, ale jak trzeba zbadać, to od razu jest wyjaśnienie, że oni zjedli tako za grychę dla wódki, więc nie ma żadnego dowodu. Więc to jest, no, jakby niekończące się źródło tego typu zagadek kryptozoologicznych. Inna sprawa, że te stwory z głębin oceanów to faktycznie wyglądają potwornie, jak mamy... Powiem wam tylko jedno. Co jakiś czas jakiś słuchacz odpala radio i nie wie, o czym jest audycja. I tak... Jan Trynio-Kowalski prze. Włączam radio, słucham. Co tam kurwa jest? Równolegle światy. Co wy jaracie? Czy klej wąchacie? Może nie sięgajmy aż do przykładu kleju, ale zdarzyło się pewna podobna sytuacja mojej mamie, nie związana z narkotykami, tylko z włączaniem radia. Byłem w pewnej audycji dokładnie o tej samej porze, co Marcin Podlewski, czyli pisarz ze mną niespokrewniony, ale noszący tę same nazwisko. Wyglądają zupełnie inaczej, tak dla ścisłości. Tak, ale moja mama zapowiedziała rodzinie, że słuchajcie, tutaj Adaś będzie w radiu, wszyscy włączają, no tutaj panie Podlewski i tak dalej. On chyba inny ma głos. On chyba nie napisał takiej książki, więc kontekst jest bardzo ważny. Sprawdzajmy ramówkę radiową. Pozdrawiamy Marcina Podlewskiego, jego wspaniałe science fiction, którym jest kosmos zniszczony apokalipsą i mamy postapokaliptyczne science fiction dalekiego zasięgu. I załogi statków kosmicznych ćpały jeszcze więcej niż niemieccy piloci. Tak, to też jest ważne. Jak nie ćpają, to dzieje mi się coś strasznego z mózgiem. Panowie, dobijemy do 23, także mamy jeszcze około 15 minut. Pytanie, kilka osób to pytanie już tutaj zapodało. Wally, a także Dibonem pytają, panowie, do czego doszło w strefie 51? Czy Amerykanie mają zwłoki obcego?
ojej, jak powiem, co naprawdę tam się stało, to po pierwsze jest nam zabawę. Zdradzę wam zakończenie gry Deus Ex. Po drugie, jeżeli przedstawię inną teorię, to zdradzę wam pomysł na moje opowiadanie, które niebawem postaram się opublikować. Znaczy, Strefa 51 to też jest taki bardzo tutaj mutujący wątek, mutujący mit, bo patrząc kosmici tak, przecież gdzie indziej wylądowali, tak. A tam tylko ich trzymali później, nie wiadomo dlaczego, taki kawał Guantanamo dla kosmiki. Tak, Guantanamo ich tam pałkami po kroczach. Ale patrząc logicznie, to już prędzej kosmici są przeniesieni gdzieś na bazę na Antarktydzie, a tam w tej strefie po prostu nic nie ma, ponieważ wszyscy chcą zobaczyć, co tam jest, i gdyby faktycznie coś tam było, no to mamy zbyt dużą obserwację. To jest taki fajny wabik, że ściągamy ludzi, mówimy, tutaj jest strefa 51. Ta sama strefa też się często przewijała w Archiwum X właśnie. Tam byli bardzo ostrożni, żeby tworząc mitologię, jakby nie używać takich prawdziwych lokacji, ale teraz mi przyszedł taki świetny pomysł na taki bardzo aktualne political fiction, że tam w Ameryce obalają Trumpa ci wszyscy demokraci, chcą uwolnić tych imigrantów przetrzymywanych, wchodzą do jakiegoś obozu i... I się okazuje, że tam nie było imigrantów, tylko z innych powodów te obozy powstały, więc wszystko, nawet ostatnie wydarzenia polityczne, mogą nas jakoś w ten klimat fantastyczny wprowadzać. Słuchajcie, kolejne pytanie, bo jest tego cała masa, muszę tutaj tak, bo część jest zupełnie totalnie frikowa i muszę je odrzucać, ale muszę tak mniej więcej znaleźć te, które jest w miarę okej. Okay. Ja mogę w międzyczasie opowiedzieć o podwodnych, znaczy, dobra, o fajnych rybkach, które żyją bardzo głęboko pod wodą, i jest sobie pani rybka, która jest normalną rybką, i jest pan rybka, którego jedynym celem jest dopaść panią rybkę. Jak ją dopada, to się w nią wgryza, jego organy stapiają się w jedno z nią, podłącza się układ krążenia pana rybki do pani rybki, i pani rybka może mieć nawet kilkunastu takich panów rybków wszczepionych, którzy są potem przydatni przy składaniu jaj i zapładnianiu składanych jaj. Dobre. Czyli ale to tak jest? Czy faktycznie tak jest, przysięgam. Hubert, znaczy, to jest taki fajny chłopak jesteś. To jest taki stalking lever over nine. Tak, tak, to są... To jest żabnica, ona ma taką latarenkę na czole. Tak. A co do tych stworów z głębi, to kurczę, ludzie się dziwią, dlaczego takie brzydkie te wszystkie organizmy, które tam żyją w głębinach. A wyobraźcie sobie, jakby was przeniesiono w środowisko o ciśnieniu kilkanaście czy kilkadziesiąt razy mniejszym. Jakby tak nagle was wystrzono w stratosferze, to też nie wyglądalibyście zbyt ładnie. Słuchajcie, kolejne dziwaczne pytanie, ale to jest już naprawdę bardzo dziwaczne. Czy to prawda, że kosmici oddają mocz palcem wskazującym? Znaczy, to by nadawało nieco nowego sensu filmowi E.T. Ale już wiemy, dlaczego palec świeci. No bo fluorescencyjne właściwości moczu mogą być z charakterystyką nie tylko organizmów ziemskich. Słuchajcie, Łukasz K. pyta, to na pewno ciekawe pytanie a propos chociażby do twojej książki Warsisawa. Czarna Wałga, czy to tylko miejska legenda? Znaczy, potwierdzam, czarne wołgi istniały. Nawet miały takie mocniejsze silniki od takich jeszcze bardziej luksusowych limuzyn, od ZIŁ-ów, których używali ci już najważniejsi sowieccy dygnitarze, i one miały takie dużo mocniejsze silniki po to, żeby być używane jako radiowozy pościgowe i takie specjalnego przeznaczenia. A poza tym, no nie da się ukryć, że skłonności kilku znanych prominentów partii komunistycznej do dzieci i porywanie ich przez bezkarnych jakby tutaj włodarzy Kremla, jest takim bardzo logicznym jądrem historycznym, które pewnie dało później asum do tworzenia legendy o wampirach jeżdżących w czarnych tych wołgach. Przepraszam, bo mi się myli z czarną łajką, bo to jest taki pijacki splot, który dokonała pewna moja znajoma, może nie będę jej wymieniał z nazwiska, bo to też osoba publiczna, która podczas jakiejś imprezy właśnie stwierdziła, że to po ulicach Moskwy jeździły czarne łajki w latach 50. A Wołga poleciała w kosmos. No właśnie, ale wizja właśnie takich wielkich psów porywających dzieci też zapadła mi mocno w pamięć. Panowie, pytanie z gatunku trudnych. Czy Yeti istnieje? Nie, w którejś edycji Mumii, chyba w Mumia 3...
faktycznie tam ratowali w Tybecie tego głównego bohatera. Więc może i tak. O, to są tak złe filmy, że mam nadzieję, że słuchacze nie znają. Ale czy Yeti istnieje? No nie wiem. W jednym programie jeden z 10 widziałem takiego Yeti. Przynajmniej z fryzury. To Czubaka był może. Nie, bo on tak fajnie był wygolony, więc to bardziej Yeti. Ale też każdy szanujący się naród ma jakiegoś właśnie takiego włochatego bohatera. No właśnie jakiś tam Sasquatche w Stanach, Chupacabry w Meksyku. No ma zawsze był Jakubek. Nie. U nas mamy jeszcze lepszego, bo mamy Guźca w Parku Kabackim, który już tam żyje od lat 90. To jest nasz włochaty bohater. No ale... No nie chcę być niemiły, ale czasami można wziąć za stwora właśnie z podań kryptozoologicznych bardzo nieszczęśliwego, niezadbanego człowieka, który dawno nie był u fryzjera i wydaje mi się, że to tłumaczy większość. Nie uznaje mydła na przykład albo coś takiego. Czyli hardcore. Dobrze, lecimy dalej. Mamy 9 minut do końca. Co tutaj mamy? Testowanie broni elektromagnetycznej na mieszkańcach nadmorskich województw. Tak, sam to przeżyłem, ponieważ jak jeździłem do Białogóry wielokrotnie z rodzicami, z rodzeństwem, no to pod radarem rosły najlepsze borówki. To znaczy, to nie ma w ogóle konkurencji. No były wielkie, dużo większe niż te dalej od radaru, więc coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy to jest działanie celowe, no ale... Znaczy, prawda jest taka, że boimy się tych testów elektromagnetycznych i faktycznie napromieniowanie ludności, no głównie Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, gdzie pewne testy przeprowadzano bez świadomości konsekwencji zdrowotnych. No, w latach były 50. atom był wspaniałą rzeczą i starano się włożyć go gdzie tylko się dało. Nawet no to też. Były plany włożenia atomu do samochodów, do samolotów. O samolocie to będzie opowiadanie, spokojnie, bo im się to w końcu udało. Ale jeśli chodzi o te takie testy, to faktycznie jest na pewno można wyśledzić źródłowo wielu poszkodowanych przez takowe testy, ale teraz jeżeli podliczymy te kilka czy kilka nawet 10 przypadków i porównamy je ze szkodami, które dzisiaj wykonują maszty komórkowe. Zdjęcie tego Yetiego z 1 z 10. Tak. Oj, tylko nie puszczajcie, bo tam jest trochę trochę zdjęcie. Niecenzuralna treść tego filmiku, jeżeli to jest ten. Ale ja Yeti to jest mój bohater. Jeżeli podliczymy teraz szkody, które wywołują źle założone linie energetyczne. Panowie, przepraszam, muszę przerwać audycję. Tak? Dostaliśmy sygnał, że w momencie, kiedy jest nasza audycja, przestała działać Wikipedia. Nie, to już wcześniej przestała działać. No. Dziś. Przepraszam, myślałem. A kiedy zapowiedzieliście? Audycję? Audycję zapowiedzieliśmy przedwczoraj. No właśnie. To nie jest przypadek. Dobrze, wracając do tematu, szybko kończąc. Groźniejsze od testów wojskowych jest po prostu tania i źle zabezpieczona mikrofala, którą zbyt często używamy i kładziemy przy głowie, choć tego. Pamiętajmy, że nie powiedzieliśmy nic o Czarnobylu. No to temat rzeka, myślę, też na oddzielną audycję. Tak, zdecydowanie, zwłaszcza, że Czarnobyl w fantastycznej literaturze rosyjskiej, ukraińskiej... Stalker. I polskiej, co jest ciekawe, bardzo mocno się odbił właśnie w tak zwanym uniwersum Stalkera, które do dzisiaj jest bardzo popularne, bardzo żywe, żwawe i dorabia się kolejnych odsłon. Kolejne bardzo ciekawe pytanie. Czy Rosja przypadkiem nie wykorzystuje energii atomu do naświetlania pól uprawnych? Japcun pyta. No nie wiem, dawno nie jadłem rosyjskiego chleba, ale to można sprawdzić. Gaszą może czas. Świeci. Albo on lewituje. Kolejne pytanie. Pisze do nas Marek Dudek, który na co dzień słucha nas w Stanach Zjednoczonych u mnie. 4 lipca, Dzień Niepodległości. Wszędzie zapach grilla i maryśki. Odpala Wesoło FM i słucha o rybach wgryzających się w siebie i aż szczurach na ziemi. Wącham komórkę? Nie, to nie ona. O jakim sporcie dziś audycja? Dzisiaj rozmawiamy o życiu. O życiu. Dokładnie, lecimy dalej. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego, cały czas podsyłacie. Panowie, Tomek jest pyta, co myślicie o teleportacji? To byłoby trochę smutne, ponieważ jeśli teleportacja działa tak jak zakładamy, to znaczy, że my byśmy nie istnieli, istniałaby idealna kopia nas gdzieś dalej, która niekoniecznie musiała być naszą świadomość. Znaczy, jeśli się teleportujemy, to my przenosimy faktycznie informacje z punktu A do punktu B, bo teleportacja jest tak naprawdę przeniesieniem informacji.
Czyli gdzieś dalej tworzy się z materii idealna kopia nas, a ta poprzednia kopia zostaje po prostu zdezintegrowana. No i właśnie chciałem polecić świetny film na ten temat, ale jeżeli go polecę teraz, to zdradzę wam zakończenie. Przepraszam. Nie, ale dobrze, dobrze, tylko że nie mogę powiedzieć tytułu. No dobrze, tak, teleportacja to kiepska sprawa, ale właśnie przez gry komputerowe, które są teraz bardzo popularne, zwłaszcza taka formuła tak zwanych Open World Sandbox, w której jest system szybkiego podróżowania, że po prostu nie jedziemy tym konikiem przez całą mapę, tylko podchodzimy do jakiegoś punktu i możemy się teleportować w kilka innych punktów, żeby przyspieszyć doświadczenie. To tak się zastanawiam, jakie by to było wygodne, gdyby takimi właśnie punktami były na przykład supermarkety danej marki, że wchodzę do Biedry gdzieś tam... Do Biedry to nie, do Lidla. Do Lidla, okej. Do Lidla i... Tak właśnie działa umysł pisarza. Wszędzie są jakieś problemy, które trzeba rozwiązać. Tak, bym mógł się przenieść tutaj, no to... Ale to by jakby odkorkowało Warszawę. Bo, znaczy, to by zmieniło dużo rzeczy. Ale nie, raczej bym nie wchodził do tego supermarketu, gdyż bym ginął za każdym razem i powstawałaby kolejna kopia mnie. Czy w pełni doskonała, czy trochę zmienna, czy może po kilku... Ale twojej świadomości by nie było. To słuchajcie, ja dostałem informację, że reptilianie disują naszą audycję, bo nie mogą pozwolić na to, żeby prawda wyszła na jaw. No nie mogą, ale właściwie dużo o nich nie mówiliśmy. Poza tym, no nie wiadomo, kto z nas jest w klubie. Nawet jak tutaj ściągniemy maski, to i tak nie zobaczycie. Haha. Więc może... chyba są, mogą być bezpieczni. Mogą się czuć bezpieczni. Czy jeśli zostaniemy sklonowani, to nasz klon przejmie naszą świadomość, czy uzyska swoją? Pyta Mariano Italiano. No raczej nie przejmie, znaczy przejmie nasze wspomnienia i wszystko, ale to będzie zupełnie inny obiekt od nas. Taki sam, ale inny. Czyli tak jakby z naszego punktu widzenia te przejęte cechy i umysł będą bezwartościowe dla niego, tak? To znaczy, no, to będzie dokładną kopią nas, która będzie podejmowała swoje decyzje, które będą w jakiś sposób bazowały na tym, co my podejmowaliśmy. Czyli do tej pory. Jakiejś takiej więzi dusz nie będzie? No, raczej nie, chyba że wejdzie jakaś ezoteryka i będziemy mogli sobie porozumiewać się myślami z nim. Tak, to jedno z moich ulubionych pytań filozofa Raptora, czyli takiej serii memów sprzed wielu lat, tylko starsi ludzie pamiętają, ale właśnie ja taki filozof Raptor zastanawia się nad największym problemem ludzkości. Ten mój ulubiony mem brzmi: czy jeżeli uprawiamy seks ze swoim klonem, to kaziroctwo czy masturbację? To jest pytanie. Tak. Nie, wydaje mi się, że obie formy. Tak. Nie wykluczamy. To jest znakomite. Nie zabraniamy. Moi drodzy, dobijamy do brzegu, jeżeli chodzi o naszą audycję. Powiedzcie, tak, gdzie słuchacze mogą poczytać waszych dzieł, waszej twórczości. Przybliżcie im swoje, jak gdyby, wydawnictwo, swoje tytuły. Znaczy, na pewno polecamy dwumiesięczny Fantom, którego mam zaszczyt być redaktorem naczelnym i które opublikowało jak na razie dwa opowiadania Huberta oraz będzie też publikowały artykuły. Hubert póki co jeszcze zbiera się do własnej publikacji własnych książek, na pewno się o tym pochwali i dobrze, kiedy mu się to uda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany albo dziwnymi opowiadaniami o magicznej Warszawie, albo kryminałem science fiction o Warszawie przeszłości, albo wzruszającej opowieści o przemycie wody przez rogatki warszawskie. Zupełnie nie fantastyczna rzecz, ale po prostu retrokryminał. No to może sięgnąć po propozycję wydawnictwa Skarpa Warszawska, które wydało wszystkie moje trzy powieści. Dwie fantastyczne i jedną bardzo życiową, czyli o przemycie wody. To jeszcze w moim przypadku jest antologia Idiota skończony fabryki słów, gdzie jest też jedno moje opowiadanie, które jest trochę... No to jest, są ziemie odzyskane tuż po II wojnie światowej i tajemnice. Panowie, mamy ostatnią minutę. Co byście chcieli przekazać jeszcze słuchaczom? No coś takiego, co chcielibyście powiedzieć, a jeszcze nie było okazji powiedzieć tak w dwóch zdaniach. Na przykład, nie wiem, Hitler żyje albo coś takiego. Czy już chyba nie, ale mógł żyć w Argentynie bardzo długo. Gdyby chciał, tylko musiał mieć operację plastyczną. Dobra, ale jeżeli naprawdę chcecie pojechać na biegun południowy i się przekonać, czy nie ma tam dziury w ziemi i tych nazistów, to dajcie znać, my zorganizujemy tę wycieczkę. Słyszeliście? Tak. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzicie, bo tych historii jest tyle, że naprawdę tutaj nasi słuchacze nam piszą, że można was słuchać godzinami. To już niecodzienna była ta audycja i niecodzienny temat, ale o to chyba chodzi. Dziękujemy wam serdecznie. Naszymi gośćmi byli redaktor naczelny dwumiesięcznika fantastycznego Fantom Adam Podlewski.
Dziękuję. I Hubert Olkowski, pisarz i moderator grupy Jak Wszędzie w Konwordzie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Moi drodzy, my teraz robimy przerwę, a później zapraszamy was na Hyde Park do pierwszej w nocy. Do usłyszenia. Słuchasz Weszło FM.